czy jest tą pierwszą sesję Rady Miejskiej w Międzydroja. Stwierdzam niezbędne kworum. W obradach uczestniczy 12 radnych, nieobecni, usprawiedliwieni z powodów osobistych, troje radnych. Witam serdecznie wszystkich Państwa przybyłych na obrady dzisiejszej sesji. Punkt drugi. Wnioski do porządku obrad. Czy ktoś Państwa prosi? Nie widzę. Przechodzimy do punktu trzeciego. Uwagi, poprawki radnych do protokołu z 30. sesji Rady Miejskiej w Międzydroju dnia 23 lutego 2017 roku. Uwagi do protokołu wniosła Pani Radna Iwona Czyż. W związku z tym, że tych uwag było dosyć sporo, Państwo przyszło się na jedną radnej. Poprosiłem Panią prokurującą, Panią Mirosławę Żółkowską o ponowne, bo oprawy są nagrywane, o ponowne przesłuchanie i po konsultacji, po wnikliwym przesłuchaniu stwierdziłem, że te uwagi, że protokół nie jest ścisłym odwzorowaniem nagrania, jest siłą rzeczy, nie jest stenogramem, nie jest, jest siłą rzeczy pewnym skrótem. Tym bardziej, że jeżeli no, radny czy radna uważa, że ten, że powinno być więcej zapis, te fakty nie są pominięte, bo jest nagranie i każdy, kto jest zainteresowany tym, by słowo po słowo, po słowie poznać wypowiedź radnego, może bez żadnego problemu zwrócić się do Rady Miejskiej o nagranie i całe nagranie zostanie przekazane. Jest możliwość przegrania. Jedyna uwaga, która moim zdaniem jest zasadna, to na ostatniej stronie, gdzie radna Iwona Czyż odczytała odpowiedź na interwencję związaną z porządkowaniem i dodaje i za zabezpieczeniem terenu na rynkach po lewej stronie mola. To jest, i tutaj to uwzględniłem w swoim, jest też uwaga do wypowiedzi innego radnego Mateusza Bobka, no myślę, że tutaj Mateusz, bardzo proszę. Bo wydaje mi się, że wypracowaliśmy sobie taką technikę, też pracę, jeśli chodzi o protokoły, że zawsze wnikaliśmy tylko i wyłącznie swoje wypowiedzi. No nie było takiej praktyki, że ktoś ingerował w kogoś innego wypowiedź, no bo każdy z nas tutaj jest na tych samych zasadach i pilnuje własnego interesu i wydaje mi się, że powinniśmy się tych zasad trzymać. A tą sprawę, na którą tutaj zwróciła Pani Iwona, to ja sobie tutaj w biurze rady skonfrontowałem te informacje z Panią Mireczką i tak jakby Pan Przewodniczący powiedział, z zapisu, z odsłuchu wyszło, że jednak taka kolejność powinna być prawidłowa. Także te zapisy, które są, mieszczą się na stronie drugiej, trzeciej i na stronie szóstej, nie uwzględniłem. Pani radna ma, że wczoraj Pani radna rozmawiała z protokołującą moją wiosną. Tak, myśmy, tak bo to nie, chodziło o to, że może nie w tym momencie, to było, ponieważ ja nie odsłuchiwałam tej taśmy, tylko uważałam, że w tym momencie zostało to powiedziane, natomiast Pani wypowiedziała, że w innym momencie to zostało powiedziane. Ja tego nie podważam oczywiście, natomiast co do wypowiedzi Pana Przewodniczącego, uważam, że te wypowiedzi, które ja uważam, że powinny znaleźć się w protokole, nanoszę jako uwagę. I one są dostępne, dlatego że nie wszyscy będą przychodzić po udostępnienie zapisu. Natomiast na pewno osoby czytają, jeżeli chodzi o protokoły. Tak, to są tego typu. Tego sobie nie przypominam, by komisja się tego wycofała. No, znaczy taki no, zapis ma pozostać. W związku z tym bardzo. Panie Przewodniczący. W związku z tym nie uwzględniłem. Ja mam Pani prawo oczywiście to podtrzymać, jeżeli Pani podtrzymuje, to ja poddaję po prostu pod głosowanie. Z tym, że te zapisy nie są dosyć precyzyjne. I moim zdaniem, natomiast no jeżeli Rada akceptuje, bo wszyscy radni znają Pani uwagi, to po prostu... No myślę, że już to wczoraj wyjaśniliśmy z Panią. Czy Pani też podtrzymuje, czy wycofuje? Nie, to już jest uzgodnione z Panią, tylko że w takiej formie ma zostać przyjęta. Jaki Pani przygotowała? Jakiej Pan ma? Dobrze. Czyli bez tych uwag wniesionych przez Pani. No, to jedną, która na ostatnim stanie. No to wniosku, który ja przyjąłem bez konieczności. Dziękuję bardzo. W takim razie protokół zostaje przygotowany przez protokołującą i prowadzącą. Dziękuję. Punkt 4. Interpelacje, zapytania. Proszę bardzo. Radna Iwona Czyż i radny Mateusz Bobek. Proszę o informację, dotyczy dostępu do informacji publicznej publikowanej w BIP-ie. Proszę o informację, dlaczego na BIP Międzyzdroje nie są zamieszczone na bieżąco interpelacje i odpowiedzi na interpelacje radnych.
czy NDK nie obowiązuje publikowanie planu finansowego działalności i zarządzeń w NIK-ie, gdyż ostatnie zapisy to styczeń i luty 2019 rok, o czym zwracam uwagę już na komisji panu dyrektorowi NDK. Wobec powyższego proszę o kserokopię planu finansowego NDK przedstawionego do projektu budżetu na 2017 rok i planu finansowego po zatwierdzonym budżecie 2017 roku, w którym uwzględniono m.in. dodatkowe środki finansowe w wysokości 200 tysięcy zł z podziałem na poszczególne imprezy i działalność statutową. Proszę o informację, z jakimi firmami ubezpieczonymi pan burmistrz podpisał umowy w 2015 i 2016 roku. Czy wyłonione zostały w formie przetargu? Jeżeli tak, to kto jest brokerem i czy ubezpieczeniem objęte zostały wszystkie podległe jednostki oraz wszystkie obiekty i sprzęty będące bezpośrednio w zarządzie administracyjnym gminy? Czy niektóre z nich podpisywały umowy indywidualnie? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie, które i jaki przedmiot ubezpieczenia obejmowały. Również tutaj proszę o informację, z jakiego tytułu podjął pan informację, że pani Nadkańska radna naruszyła prawo. W związku z tym proszę o udostępnienie korespondencji pana z wojewodą w ramach w trybie udzielenia informacji publicznej. Proszę o kserokopię zawartej umowy z obecną kancelarią prawną, pomijając dane sensytywne, zakres czynności prawnych wynikających z tej umowy. Proszę o szczegółowe rozliczenie zakupu przez WOŚ rabatu w 2016 roku oraz akcja zima 2016-2017. Jakie koszty zostały poniesione na upiecenie steru po przeciwnej stronie Biblioteki Miejskiej przy ulicy Norwida Kolejowej? Dziękuję bardzo. Ja mam trzy zapytania. Pierwsza sprawa dotyczy ustawy pomiędzy Urzędem Morskim a Gminą Międzyzdroje, bo od dłuższego czasu słyszeliśmy, że jest współpraca, jeśli chodzi o budowę zejścia tego przy radarze. Ja w tamtym tygodniu przeglądałem plan budżetowy Urzędu Morskiego na obecny rok i tamta inwestycja się nie znajduje. Co prawda są zabezpieczone pieniądze na już dokumentację, jeśli chodzi o poszerzenie plaży w Międzyzdrojach, a taka akcja odbywa się ruszyła w tym roku na wybrzeżu Rewalskim, więc coś się w tej sprawie ruszyło. To jedna kwestia, więc co z tą inwestycją. Druga sprawa, jeśli chodzi tutaj też o naszą plażę, to taka prośba, żeby powróciły tablice na zejściu B i na zejściu E. Dodatkowo na niektórych, po tym sztormie styczniowym, na niektóre zejścia są jeszcze zniszczone, brakuje kostki i to do tej pory już po 3 miesiącach już wydaje mi się, że jest najwyższy czas, żeby te sprawy zostały załatwione. Też tutaj pod molem, pod samym obiektem molo mamy głazy narzutowe, jeszcze parę pozostałości stałego, starego mola. I po prowadzonych działalnościach gastronomicznych na plaży pozostały jeszcze tutaj sprawy związane z doprowadzeniem wody. Więc albo właściciele, którzy dzierżawią te tereny, powinni to uporządkować, albo miasto powinno się chyba tą sprawą zająć, bo mamy już kwiecień i za miesiąc rozpoczyna się majówka i mamy sezon w pełni. I jeszcze jedna sprawa związana z naszą plażą, bo teraz jest taki dobry moment, może powinniśmy się pochylić nad tym tematem. Akurat tak się składa, że dużo nam tego piachu oddało i ta plaża w tym, szczególnie w tym takim newralgicznym miejscu od zejścia przy Bałtyku do hotelu Amber Baltic jest 2 razy większa niż jest, bo ten pierwszy przybój taki jest jakby no jest odsłonięty, więc może zastanowić się nad tym, żeby przy udziale Urzędu Morskiego albo własnymi siłami nanieść w tą taką pierwszą mieliznę piach. No dzięki temu istniałaby szansa, że jeżeli nie będzie tych kwietniowych sztormów, to mielibyśmy kilkadziesiąt metrów więcej plaży. To do przeanalizowania. I jeszcze jedna kwestia związana z ruchem turystycznym. W tamtym roku i 2 lata temu często tutaj radni zwracali na problem parkowania w lesie, tam od strony wjazdu od Kołobrzegu, tam na działce, naszej działce Kawczej Górze. No i tutaj taka propozycja, wydaje mi się, żeby rozwiązać ten problem, warto by było ten teren po prostu ogrodzić, bo jeżeli nie ogrodzimy tego terenu, no to sytuacja będzie się w tym roku znowu się powtórzy i to jest chyba jedyny sposób, żebyśmy tam nie mieli parkingu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Na tym terenie też widzę, że sporo osób przy też nie wywozi jakieś gałęzie, jakieś odpady, też nie wiem, ale to też jest tego, że nie pożarowa.
Proszę bardzo. Wnioskuję o podjęcie w międzyzbiorach skutecznych działań w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Tym samym realizacji zadań ujętych w planie, który gmina podjęła swego czasu. Wnioskuję o przystąpienie do działań, jakie rząd podejmuje w zakresie walki ze smogiem. Międzyzdroje odwiedzane są dzięki temu, że jest czyste powietrze. Niech tak zostanie. Niestety mieszkańcy sygnalizują, że w wielu domach spalane są najgorsze gatunki węgla lub po prostu śmieci. Pomóżmy mieszkańcom w staraniach o wymianę pieców oraz docieplenie mieszkań. Same interwencje Straży Miejskiej i sankcje nakładane wobec tych, którzy powodują zadymianie, to za mało. Potrzebna jest profilaktyka, pomoc finansowa na wymianę urządzeń grzewczych i docieplenie, aby ta sytuacja się po prostu zmieniła. Wbrew pozorom w Międzyzdrojach chwilami, szczególnie w sezonie grzewczym, niestety widać te kłęby dymu w dzielnicach domów mieszkańców. To tytułem zapytania czy wniosku. Natomiast jeśli przewodniczący pozwoli, to chciałbym... Może jeszcze odnosi do tego, bo taki wniosek płynął do Rady i do burmistrza od nas stowarzyszenia w Lubinie, które podobnej treści kierowało wniosek o rozpatrzenie właśnie możliwości. Tak jak szereg mi w całej Polsce podejmuje zadania, może warto ten temat, na pewno warto przyjrzeć się temu tematowi i myśleć nad pewnymi rozwiązaniami. Oczywiście no, będą obciążać finansowo niewątpliwie. Natomiast no, są to możliwości w jakiś sposób no, sugerowania czy też nie, pomocy i zachęcania do wymiany urządzeń na bardziej przyjazne środowisko. Jeśli jestem przy głosie, jeśli przewodniczący pozwoli, to chciałbym poinformować Państwa, że został zrealizowana interpelacja moja, wielokrotnie składana w kwestii przejęcia przedmiotów przekazanych przez panią Reginę Chmielowską, zbiorów, które stanowiły część zbiorów Izby Pamięci Narodowej. Komisja powołana przez pana burmistrza zakończyła pracę. Dziękujemy za to. Szczególnie dziękuję w imieniu pani Reginy Chmielowskiej. Pan sekretarz wykazał się tutaj należytą starannością. Doprowadził do tego, że problem mamy rozwiązany. Zbiory zostały przejęte, zdeponowane i teraz dzięki temu, że referat promocji podejmuje działania w celu stworzenia wystawy, za to uważam, że to jest wspaniały pomysł, mamy prawo do korzystania z tych zbiorów w sposób dowolny. Także bardzo, bardzo za to dziękuję. Temat na tym etapie został rozwiązany, a w przyszłości mam nadzieję, że te zbiory znajdą swoje godne miejsce jako wspomnienie tych, którzy tworzyli tutaj społeczność zaraz po roku. Ja jeszcze chciałam pana burmistrza, ponieważ już kilkakrotnie poruszałam temat piachu znajdującego się po lewej stronie mola. I odpowiedź jednocześnie może i do pana radnego Popka. Pozwolę sobie zacytować, chociaż tam jest punkt odpowiedzi na interpelację, ale bardzo ciekawą odpowiedź dostałam z urzędu. W odpowiedzi na pani interpelację z dnia 23 lutego informuję, że właściciel działki 70/34 i 70/39 został wezwany przez Straż Miejską w Międzyzdrojach i Zakład Ochrony Środowiska w Międzyzdrojach do uprzątnięcia piachu nabywanego na teren działki gminnej i zabezpieczenia swojego terenu. Właściciel odmówił wykonania takiego zabezpieczenia i oświadczył, iż wykona to po uzyskaniu warunków zabudowy. Jednocześnie stwierdził, iż nie jest to piach z jego działki, tylko z plaży. Także panie Mateuszu, ma pan odpowiedź.
Ponadto informuję, że właściciel nieruchomości wystąpił do tutejszego urzędu z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z decyzją będzie on zobowiązany przed uzyskaniem pozwolenia na budowę do wykonania opaski brzegowej zabezpieczającej przed nabieraniem piasku z plaży na sąsiedni dział. W chwili obecnej brak jest podstaw prawnych do egzekwowania od właściciela wykonania takich zabezpieczeń. Panie burmistrzu, pytam, sezon przed nami, proszę się przejść na promenadę i zobaczyć, jak tam wygląda. To jest naprawdę nasza wizytówka Międzyzdrojów, gdzie już zaczyna się pomały sezon. Dziękuję bardzo. Interpelacje i zapytania nie widzę. Chciałbym wnieść osobiście pewną interpelację dotyczącą organizacji ruchu na drodze powiatowej w Otwicy. Taka formuła ułatwi zmianę tej organizacji. A chodzi o to, że ustanowiono tam strefę przed laty, strefę zamieszkania z znakiem D40. Ogranicza to do 20 km. Nie wyznaczono miejsc do parkowania w takiej strefie. Parkowanie jest zabronione, utrudnia to życie mieszkańcom i w związku z tym wnioskuję, żeby zastąpić to znakiem ograniczania prędkości D33 do 40 umieszczonym na tablicy miejscowości. To obejmie nie tylko odcinek na ulicy jak obecnie, tylko całą miejscowość. 40 to jest moim zdaniem prędkość, która będzie wystarczająco bezpieczna, ruch nie jest bardzo intensywny. W związku z tym bardzo dziękuję za interpelację z prośbą. Proszę bardzo. Tak, wtrącę, ale pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy, teraz mi się przypomniało, rozmawialiśmy jeszcze o tym znaku tutaj, jak jedziemy koło stacji benzynowej, bo tam jest często szrąk. Tak, tak. Właśnie to jest to ujęcie, jak jest to trochę większość, to jest dotyczy Sowa, to taka moja propozycja. To muszę organizować ruchu. Mało tego jeszcze też wnioskuję, by na ulicy, nie stosujemy tego, ale możliwe, że na ulicach, na których jest wyraźny problem, żeby powtórzyć, bo jest taka możliwość powtórzenia znaku ograniczenia na jezdni, malowanego na jezdni, który przypomina jadący wyraźnie, bo trudno powiedzieć, że nie zauważył. Nie wiem, ale to jest tysiąclecia państwa polskiego, od promenady z ulicą Pomorską, jest tam poszczególny plasza, jest tam znak stop, skrzyżowanie i też wnoszą o przedstawienie lustra, bo jest to zagrożenie. Będą jeszcze wnioski, także proszę jeszcze pamiętać, może Państwo przemyślicie odnośnie tej organizacji ruchu, bo Pan Rzyma ma profesję, która się zajmuje może w całości. Dziękuję, zamykam interpelację i zapytania. Przechodzimy do rozpatrzenia projektów uchwał. Jeszcze nie będziemy przerwy ogłaszać to. Uchwała budżetowych. Projekt w sprawie zmian w budżecie na rok 2016. I zwiększenie wydatków na 1 892 333,62 zł. Zwiększenie dochodów i zmniejszenie wydatków dotyczy dochodów i wydatków bieżących. W związku z tymi zmianami zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1 322 582,07 zł. I wynosi 4 327 349,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z małych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu wynikających z rozliczeń terminowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 327 349,78 zł. Dziękuję bardzo. Proszę Pana Wysoka Komisja Wyszuka. Stanowisko pozytywne. Dziękuję Komisji.
Również pozytywnie. Dziękuję. Teraz proszę radna i pana Czesia. Ja nie zgadzam się z dodatkiem. Nie podoba mi się dodatek do 180 tysięcy na galę boksu. Rozmawialiśmy na ten temat. Były to długie rozmowy i na komisjach, i na sesji podejmowaliśmy decyzję o przesunięciu tych pieniążków do MDK. MDK dostał całą wysokość 200 tysięcy na rozdysponowanie na wszelkie imprezy. Tłumaczę to tym, że mamy ważniejsze inwestycje. To jest jednodniowa impreza. Proponowałam zagospodarowanie i drogi w kierunku cmentarza. Pan burmistrz powiedział, że mam poszukać środki finansowe. Uważam, że to mogą być środki finansowe, które mogą służyć temu celowi. Tak jak mówię, jest to jednodniowa impreza. 180 tysięcy jest bardzo dużo. Pan burmistrz mówił o reklamie. Osobiście widziałam reklamę w telewizji, tylko siemaszką, natomiast logo gminy, bander, no niestety było mało. Także uważam, że ten wydatek jest akurat na tą galę boksu zbędny i wnoszę o wykreślenie tego. Szanowni Państwo, nie chcę po raz enty tej sprawy poruszać, ale wszyscy Państwo wiecie, że gala boksu jest w każdym kalendarzu sportowym w Polsce i o niej się mówi. Specjalnie turyści na tam to wydarzenie przyjeżdżają. A wydarzenie w telewizji nie mówi się, że jadą do Siemaszki, tylko jadą do Międzyzdrojów. I gala jest na pewno w Międzyzdrojach, o czym wie nie tylko cała Polska sportowa, ale też turyści, którzy łączą przyjemność przyjazdu co najmniej na weekend poprzedzający czy będący w trakcie tej gali. Zwrócimy się do Państwa z prośbą o to, abyśmy jednak to wydarzenie zrealizowali w tym roku. I myślę, że stanowiska wczorajszej komisji pozytywne dały mi taką satysfakcję z tego, że większość z Państwa dostrzega to wydarzenie jako coś bardzo pozytywnego dla Międzyzdrojów i w przyszłości również będziecie Państwo chcieli to zadanie u siebie utrzymać. Oczywiście mamy, każdy ma prawo do zdania własnego, odrębnego. Natomiast zadania inwestycyjne to odrębny zupełnie wydatek i z pewnością ten wniosek Pani zgłoszony formalnie, przegłosowany przez koleżanki i kolegów radnych w budżecie się znajdzie, jeżeli chodzi o drogę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do Pani Skarbnik. Pani Skarbnik, ile mamy na dzień dzisiejszy wolnych środków? $10,875,975,39 zł. Czyli tak mamy za Was Zbigniew, no właśnie chciałem się w tej sprawie odezwać jako mieszkaniec, jako radny. Niesamowicie ważnym jest ta impreza w Międzyzdrojach, którą nie warto przeliczać na pieniądze, ale jeżeli mamy już finansowanie, jeżeli o tym wiemy. Cieszę się, że Pan Burmistrz dba o to, żeby taka impreza w naszym mieście mogła się odbyć. Już mówię, jest to niesamowita promocja naszego miasta. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Pani Rada otrzymuje wniosek. Proszę w takim razie. Przypominam, że ten w budżecie wziął wyłącznie za zgodą naszego burmistrza. Jeżeli wniosek był przesłany, to już będzie zgoda. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem wniosku radnej Iwany Czyż, proszę podnieść się. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Zatrzymał się od głosu. Raz, dwa, trzy. Zgadza się 12. Dziękuję. Wniosek upadł. Bardzo proszę, kto jest za, zamykam dyskusję, kto jest za przyjęciem projektu uchwały o sprawie zmiany budżetu, zmian budżetu na rok 2019. Proszę o podniesienie ręki. Proszę wyraźnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Trzy. Dziękuję bardzo. 12. Razem. 9. Za. 3. Wstrzymał się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 8/28/256/16 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzyzdroje na 2017 rok. Proszę bardzo, Pani Skarbnik. Proponujemy zmiany
trzech załóżnych gmin, przychody i rozchody przed gminy Gminy Zdroje, plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego i dochodów budżetu gminy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu gminy na realizację zadań określonych w gminie w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Zmiany w załączniku pierwszym i trzecim do niniejszej uchwały wynikają z uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie. Natomiast zmiana w załączniku dotyczącym przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jest związana z rozliczeniem roku 2016 i wykazaniem środków obrotowych na koniec roku w kwocie 19 871 069 groszy. Planowane było w uchwale budżetowej minus 112 905 88 groszy. W związku z tym istnieje konieczność dostosowania planu finansowego zakładu. Dziękuję bardzo. Proszę stanowiska komisji, komisja budżetowa. Stanowiska pozytywne. Komisja komunalna. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały, o której przed chwilą rozmawialiśmy, proszę podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? 3 osoby, czyli 9 za. 3 wstrzymujące się. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4/23/11 Rady Miejskiej Gminy Międzydrojach z dnia 4 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Międzydrojach na lata 2017-2035. Też pani skarbnik, proszę bardzo. Przedstawiamy państwu 3 załączniki. Wieloletnią prognozę finansową, odniesienie wartości przyjętej wieloletniej prognozie i wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy. Załącznik nr 3 pozostaje bez zmian w stosunku do poprzednio uchwalonego załącznika, natomiast zmienia się załącznik nr 1 i 2. I tak naprawdę jest wynikiem uchwały również w sprawie zmiany budżetu i zmiany w budżecie i w związku z zapisami ustawą o finansach publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna w zakresie wyniku budżetu kwoty przychodów i rozchodów. W związku z tym, że zmieniono wynik budżetu, czyli zwiększył się planowany deficyt, istnieje konieczność również zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Proszę stanowisko komisji. Komisja budżetowa w sprawie prognozy. Stanowisko pozytywne. Dziękuję. Również pozytywne. Dziękuję bardzo. Taka dyskusja? Nie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie prognozy, wieloletniej prognozy, proszę podnieść. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto wstrzyma się głosu. 3 osoby, też 1 za. 3 wstrzymujące się. Punkt 8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikacji udzielonej pod opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Szanowne panie i panowie radni, rozpoczynamy obrady. Niestety nie mam kworum w tej chwili. Proszę o powrót na miejsce. Drodzy Państwo, kolejny punkt porządku. Kolejny punkt porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawa własności nieruchomości. Bardzo proszę. Pan burmistrz.
Szanowni Państwo, decyzją z 12 stycznia 2012 roku burmistrz Międzyzdrojów przekształcił prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej położonej w Międzyzdrojach przy ulicy Komunalnej o powierzchni 8357 m2 na rzecz wnioskodawcy. Opłaty z tytułu przekształcenia ustalonej wysokości po 371 338 zł dla każdego z podmiotów została ustalona ta stawka na podstawie uchwały i właściciele skorzystali z bonifikaty w wysokości 50% od ustalonej opłaty z tego tytułu, że nieruchomość będzie przeznaczona na cele mieszkaniowe, co skutkowało ustaleniem decyzji opłaty za przekształcenie w wysokości po 185 669 zł za każdy udział. W dniu 30 kwietnia 2015 roku właściciele wydzierżawili tą nieruchomość na prowadzenie płatnego parkingu. Zgodnie z artykułem 4 ust. 15 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, organ, który wydał decyzję o przekształceniu, żąda zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Wobec powyższego decyzją z 9 września 2016 roku burmistrz Międzyzdrojów orzekł o zobowiązaniu właścicieli do zapłaty kwoty po 191 490 zł 92 grosze z tytułu zwrotu równowartości bonifikaty po waloryzacji udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Strony, działając przez swojego pełnomocnika, wniosły odwołanie od tejże decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, zaskarżając ją w całości. W związku z tym, że ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wskazuje, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty za zgodą odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku, jak również na podstawie przedłożonych Państwu dokumentów, które to strona wskazuje jako dowody stanowiące zaistnienie przesłanek uzasadniających złożone wnioski o odstąpieniu od żądania zwrotu bonifikaty wraz z projektem uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności nieruchomości. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo o stanowisko komisji. Obszernie wysłuchaliśmy i strony, która się... Stanowisko negatywne. Komisja komunalna. Również negatywne. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Ja mam taką propozycję, ponieważ wczoraj zapoznaliśmy się z materiałem, który jest dość obfity i ja takiego do końca nie jestem przekonany co do tutaj mojego głosowania, dlatego mam taką propozycję, abyśmy wycofali ten punkt do dalszych prac komisji. I to jest wniosek formalny. Kto jest za poparciem wniosku formalnego o takie cofanie z obrad i przekazanie do dalszych prac w komisjach projektu uchwały? Proszę Pani się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto jest przeciwny? Raz. Kto wstrzymał się od głosu? Trzy, dwa, trzy. To jest większością przekazany, że odrzucony i przekazany do dalszych prac komisji. Dziękuję. Punkt 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Międzyzdroje. Szanowni Państwo, Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie z 20 października 2016 roku skierowanym do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Międzyzdrojach wskazał nam budzące zastrzeżenia zapisy znajdujące się w uchwale Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Międzyzdroje.
wskazujących jako kryterium ubiegania się o lokal zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Międzyzdroje i nieposiadanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego. Jak również zgodnie z rekomendacją naszej kancelarii proponuje się zastąpienie dotychczasowego brzmienia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Międzyzdroje kryterium zameldowanie na pobyt stały na terenie gminy Międzyzdroje nowym kryterium zamieszkiwanie na terenie gminy Międzyzdroje oraz zmianę kryterium braku tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego kryterium nieposiadanie tytułu prawnego do nieruchomości lub posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, który nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych. Chciałbym jeszcze uzupełnić, że 28 marca Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Cywilnego zwrócił się ponownie z prośbą o przedstawienie wyników przeprowadzonej analizy merytoryczno-prawnej, zastrzeżeń i uwag Rzecznika zasygnalizowanych w piśmie, o którym powiedziała Pani Burmistrz. Takie pismo odnośnie przygotowania takich analizy Rada Miejska skierowała 15 grudnia do Pana Burmistrza i dzisiaj ten projekt uchwały jest wynikiem tych inicjatyw, czy też wniosków rzecznika. Bardzo proszę człowieka projektu omawiany. Jest to tak, w jednym punkcie jest autopoprawka. Proszę, wysłuchamy opinii komisji, komisja budżetowa. Stanowisko pozytywne. Komisja komunalna. Również pozytywne. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Jest tu autopoprawka. Proszę Państwa, w paragrafie pierwszym, punkcie pierwszym zmienia się treść. Powinien być paragraf trzeci, ustęp pierwszy, punkt pierwszy. Konieczny. Dziękuję bardzo. Czy komisja chciałaby zabrać głos? Proszę Rada Ducha. Chciałam się zapytać, bo pytałam się co prawda na komisji, a to jest właśnie w tym punkcie, co była autopoprawka, który nie zaspokaja jej potrzeb mieszkaniowych. Czy Pani, czy to jest obligo, że musimy coś takiego wprowadzić, bo to będzie bardzo kontrowersyjne przy przyznawaniu mieszkań. Pani mecenas. Oczywiście jest to obowiązkowe z uwagi na sprawę orzecznictwa. Ta uchwała jest bardzo stara i obowiązek meldunkowy, jak Państwo wiecie, wynika tylko już z ustawy o ewidencji ludności. Jest obowiązkiem administracyjnym. Tutaj regulujemy stosunki również cywilnoprawne, umowa najmu. Zatem musimy ją dostosować do aktualnego biura wykładni. Wszystkie uchwały, każdy rzecznik tutaj wysłał do każdej gminy w całej Polsce, wszystkie gminy to zmieniają. Jeżeli my tego nie zmienimy, no to będzie musiała albo prokurator, bądź też w innym postępowaniu nam zmieniać tę uchwałę. Więc musimy ją dostosować do aktualnego stanu. Ja się zapytałam o co innego, bo punkt pierwszy, paragraf trzeci, punkt pierwszy jest napisane tak, nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości lub posiada tytuł prawny do nieruchomości, który nie zaspokaja jej potrzeb mieszkaniowych. O co mi chodzi? No to jest... No chodzi mi o to, czy nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych. No to ktoś ma lokal własny, mały i nie zaspokaja i dostanie komunalny, no nie rozumiem. Nie, ale to nie, to nawet to nie jest jakiś... Nie dość trudne do opóźnień, nie powinno nastąpić, bo jest to zgodne z ustawą o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym w stolicy gminy. Tam mamy taki zapis również, że jeżeli na przykład ktoś ma, jest, nie wiem, 10 osób w jednym lokalu, tak, no to ten lokal nie, może nie zaspokajać ich lokal, no tak, ma, jest ich własnym lokalem, ale powiedzmy, jeżeli ma lokal 10 metrów kwadratowych, a jest 10 osób, możemy uznać, jak to na pewno uzna, że nie zaspokaja potrzeb i taka osoba ma uprawnienie do lokalu socjalnego, komunalnego z korzyścią, tak? Nawet dla mieszkańców. Więc jeżeli Pani będzie z korzyścią, to jest dobre. Rzecznik wskazuje, że ustawowo podstawowym kryterium jest jedynie sytuacja materialna i życiowa od wnioskującego i każda osoba, która na terenie gminy widzi swoją przyszłość, ma centrum życiowe, pracuje, ma prawo złożyć taki wniosek. Natomiast komisja mieszkaniowa powołana przez burmistrza ma za zadanie wnioski weryfikować i podejmować decyzję, komu ten lokal jest należny. Zdaję sobie sprawę, że może to powodować wzrost ilości wniosków, ale z drugiej strony uchwałą no nie możemy właśnie z góry wykluczać osoby, które potencjalnie zgodnie z ustawą mają taką szansę się zwrócić. To nie znaczy, że mają prawo, znaczy te lokal
Przybędzie nam, niestety, jeżeli nie wykonamy tutaj tej sprawy, no to leci wniosek o uchylenie uchwały. Natomiast no, to też rozwiązuje pewne wnioski, które tu wpływały do nas od obcokrajowców z Ukrainy, też są tu wiele rodzin, które pracują i też wnioski takie wpływały i bardzo też wiedzieliśmy, jak w tej sprawie tutaj co począć. Natomiast ta uchwała jakby reguluje również ten problem. Także bardzo proszę o przyjęcie tego projektu zgodnie z tym, o czym rozmawialiśmy na komisji. Tutaj mam dyskusję. Kto jest za przyjęciem projektu? Proszę bardzo. Całkę poprawkę oczywiście. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto trzymał się od głosu. Nie widzę, jeżeli ktoś nie zaczyna. Punkt 10. Teraz są projekty uchwał, szereg projektów związanych z gospodarką nieruchomościami, też pan Grubisz. Szanowni Państwo, dzierżawca dwóch lokali od spółki Promenada znajdujących się przy Amfiteatrze w Międzyzdrojach wystąpił z wnioskiem o wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym dwóch terenów o powierzchni po 13 metrów kwadratowych każdy z przeznaczeniem na usytuowanie tam tarasów gastronomicznych zabezpieczonych balustradami. Proponowany okres dzierżawy jest tożsamy z zawartą umową dzierżawy na oba lokale, czyli do 30 kwietnia 2030 roku. Dziękuję. Proszę o stanowisko komisji. Komisja budżetowa. Stanowisko negatywne. Komisja również negatywne. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Okularnie służy już. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wczoraj dużo dyskutowaliśmy na ten temat. Uważam, że danie dodatkowego terenu, gdzie już i tak jest zagospodarowane częściowo, wczoraj tak mniej więcej wymierzyłam, to jest 4 metry do przodu, teraz dajemy kolejny, występują osoby o kolejny teren. No myślę, że nie róbmy jarmarku. Sam pan burmistrz w informatorze mówi o pięknej promenadzie, o zagospodarowaniu promenady, więc idźmy w kierunku zagospodarowania typowo zielenią, a nie już puszmy jarmark. Jak mamy w odpowiednich już miejscach zrobiony, więc absolutnie nie idźmy w takim kierunku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sam burmistrz, radny Zbigniew. Zgodnie z materiałem, który nam został zamieszczony do naszej dokumentacji, widać tam też wizualizację, która pokazuje, jak mniej więcej mają wyglądać te ogródki. Natomiast jeżeli byłaby to zabudowa niska, nie zataszona w postaci stolika, parasola, krzesełka, uważam, że miałaby rację bytu i nie utrudniłaby akurat w tym miejscu. Natomiast jeżeli są dodatkowe osoby zainteresowane czy sąsiedzi, składają jacyś lokali w podobny sposób, nie dla każdego lokalu będzie można tworzyć takie rozwiązanie. Także uważam, że faktycznie może ma to swoje uzasadnienie, ale nie może być to wysoka zabudowa. Króciutko, ponieważ w poprzednich latach udzielaliśmy takich pozwoleń i obiekty, które miały stanowić tylko krzesełko, stolik, parasol, z biegiem czasu ewaluowały, zmieniały swój wygląd, charakter, no i później dużo problemów. No, kiedyś musimy zacząć po prostu w tym kierunku. Jak zielono, to zielono, a nie koniecznie. Tu jeszcze chciałam powiedzieć, że był projekt amfiteatru, przewidziano takie zagospodarowanie. Ten amfiteatr to zupełnie nam już zginie, bo tworzy się teren typowo stolików. Wystąpiły teraz dwa podmioty. Wiemy już, że dwa następne, pani burmistrz nam tutaj wczoraj mówiła. I na pewno wystąpią jeszcze następne podmioty. Mam taką propozycję, żebyście się nie przekonywali już, co wczoraj ustaliliśmy. No przecież było ponad 10 głosów przeciw temu, aby to doszło do powtarzane. To niczego nas nie prowadzi. Dziękuję bardzo, zamykam dyskusję. Bardzo proszę, kto idzie na przyjęcie projektu uchwały? Proszę. Nie. Jest za przyjęcie projektu uchwały? Proszę. Nie. Jest za przyjęcie projektu uchwały? Kto jest przeciwny? Proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Kto się wstrzymał? Za 11. Bo była jedna przeciwna.
11 jest przeciw. Tak, tak. Wszyscy tak są. 11 przeciw. 1 za. Dziękuję bardzo. Punkt 11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, działka nr 173/12 o powierzchni 220 m2 przy ulicy Bukowej. Szanowni Państwo, dotychczasowy dzierżawca terenu położonego przy ulicy Bukowej w Międzyzdrojach, stanowiącego część działki nr 173/12, wystąpił z prośbą o wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 5 lat części działki o powierzchni 20 m2. Na tejże działce usytuowany jest garaż, który stanowi nakład dotychczasowego dzierżawcy. Dziękuję bardzo. Komisja, proszę komisję. Stanowisko pozytywne, 6 głosów za. Komisja Komunalna. Również pozytywne. Otwieram dyskusję. Nie widzę wniosku. Tym bardzo proszę, ktoś za przyjęcie projektu uchwały. Proszę podnieść się. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Teraz proszę głosować. 12 za. Głosuję. 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działka nr 173/12 o powierzchni 5000 m2 przy ulicy Wodek 3, ulicy 3 Wodeciąga. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, dotychczasowy dzierżawca terenu o powierzchni 5000 m2, znajdującego się w Międzyzdrojach przy ulicy Przy Wodociągach, który to teren wykorzystywany jest dotychczas jako parkingowy, wystąpił z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 10 lat, z przeznaczeniem również na prowadzenie tejże samej działalności. Szanowni Państwo, ja tylko chciałbym dopowiedzieć, że nadal są aktualne 3 propozycje, jeżeli chodzi o długość. 5, 8, 10. Tak? Jeżeli Państwo wyrazicie wolę, to przedłużenie ma być, to ja proszę tylko o określenie. A my to przyjmiemy jako autopoprawkę. Dziękuję bardzo. Proszę stanowisko komisji. Komisja budżetowa. Komisja budżetowa nie wypracowała stanowiska. Komisja komunalna. Pozytywnie, no proponujemy ten 8-letni okres. I część 50%. Część podniesienia jeszcze o 50%. Takie stanowisko komisji komunalnej. Komisja budżetowa, proszę bardzo. No właśnie tutaj kość niezgody, bo my rozważaliśmy termin 5-letni przez część letnich, 10-letni także, ale tutaj chodziło o kwestię finansową. Bo na chwilę obecną panowie mówią o procentach. Ja może tutaj przytoczę dane, tylko proszę jakby mnie, jak się pomylę, to proszę mnie naprostować. Na dzień dzisiejszy to roczna opłata jest rzędu 12 000 netto. Gdybyśmy podnieśli o 50%, to będzie 18 000. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to tutaj w piśmie od inwestora, który prowadzi tam działalność, były zapewnienia dotyczące no, ucywilizowania jeszcze większego tej działalności, między innymi tutaj postawienia toalet, zamontowania monitoringu. No i trzecia kwestia, chyba też dość mocno związana z tą sprawą, tak jak mówiliśmy, rozmawialiśmy na ten temat na komisji, mamy plan, że tamta zieleń też w tamtej części miasta zostanie zagospodarowana i tutaj było zielone światło od inwestora, że on chciałby jakby brać czynny udział w tym wszystkim. Więc tutaj moje zdanie, że jeżeli ten dłuższy okres czasu, to więcej, ta dzierżawa więcej niż te 50%, a jeżeli przy tych 50%, to wyrażamy zgodę na 5 lat. Czyli tak, bo wniosek dalej idący to jest 5 lat i tak, bo to 5, znaczy nie, bo zwiększenie to tak, to warunkowy wniosek, bo warunek, jeżeli będzie to wyższa dzierżawa niż 50%, to co wniosła komisja komunalna, to komisja przestaje na 8, czyli na wniosek komisji komunalnej. Jeżeli można też jeszcze zastosować chyba tego rodzaju zabieg, czy jeżeli myślimy o tych 10 latach, to przez te pierwsze 5 lat ten czynsz podniesiony na 50%, bo wiadomo, że będzie trzeba wykonać jeszcze tych kilka inwestycji, a ten od 6 do 10 roku moglibyśmy pomyśleć o innej stawce, no bo przecież jak już wykonamy, tutaj też wczoraj padały te argumenty, że już jak nakłady zostały poczynione, no to powiem, że tych nakładów nie musimy czynić, to może rozwiązanie takie dwuelementowe. Jak to powiem, w prawie umowie jest możliwe,
jest do zapisania, także zróżnicować w poszczególnych latach czynsze. W związku z tym, że ten wniosek bardziej szczegółowy, rozwinięty, czyli w okresie do 5 lat, w okresie do 5 lat czynsz 50%, a powyżej 5 lat, od 5 do 8, czy do 10. Dziękuję. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, no, ciekawa rozmowa o pieniądzach, o zobowiązaniu potencjalnego dzierżawcy. A to nie nasze kompetencje, przepraszam. Chce Pan to powiedzieć? Nie. Przepraszam, to mówię, ale już się przyzwyczaiłem, że Państwo lubicie być w moich butach czasem. Pieniądze. Ale dobrze, bo ja wtedy dzięki temu nie muszę pracować. Nie to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć jedno. Rozmawiamy o pewnych obostrzeniach, czy też warunkach, pod którymi inwestor może mieć umowę przedłużoną, ale bez niego. Trudno Państwo powiedzieć tak, no to wyrażamy w uchwale zgodę na 10 lat, ale on ma zrobić to i to. I potem ja się spotkam z tym człowiekiem, on mówi na takich warunkach, to ja dziękuję. Tak? Na przykład. Więc mam prośbę, albo przy ten projekt uchwały, no, prac w komisjach. Prowadzimy rozmowę z dzierżawcą potencjalnym. Mówimy, chcesz 10 lat, to musisz zrobić to. Na 8 lat to, a na 5 to tak. I wtedy on powie dobrze albo niedobrze. Bo bez zainteresowanego trudno to ma. Pan burmistrz powiedział, no może byśmy sobie wypracowali taki model, że jeżeli mamy dzierżawców zainteresowanych wieloletnimi, no to po prostu niech oni przyjeżdżają od razu przed, kiedy projekt jest opracowywany w komisjach, tak? I wtedy no całkiem inaczej byśmy do tego bardziej pewnie podchodzili. To mea culpa. Pytał mnie dzierżawca, czy musi przyjechać na sesję. Ja mówię o komisji, na sesję. Powiedziałem, nie, to jest chyba tak oczywiste, bo to wiem, jakim się cieszy zainteresowaniem pagienowym, że sam zwolniłem z obowiązku, nad czym ubolewam, bo łatwiej by było procedować. Chyba najrozludniejsze wyjście z tej sytuacji to przerzucić tutaj formalny wniosek o przesunięcie tego punktu w komisjach i dodać się wraz w komisji z udziałem. Proszę bardzo, tutaj za poparciem wniosku formalnego, proszę podnieść się na rękę. Kto jest przeciwny? Nie widzę, wstrzymał się głosu. Nie widzę. Punkt 13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 66 o powierzchni 12 metrów kwadratowych przy pomocy bohaterów. Szanowni Państwo, Wodno-Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, które było stroną umowy dzierżawy na teren położony przy ulicy Ruch Bohaterów Warszawy i Cichej, wystąpiło z wnioskiem o możliwość w tym roku również w okresie 25 czerwca do 15 września 2017 roku o usytuowanie kontenera na magazynowanie sprzętu ratowniczego niezbędnego dla zabezpieczenia kąpieliska. Teren, który WOP chce wydzierżawić, to 12 metrów kwadratowych. Dziękuję bardzo. Proszę stanowisko komisji, komisja budżetowa. Stanowisko pozytywne, 7 głosów za. Komisja komunalna. Również pozytywne. Ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Nie jest. Proszę bardzo. Już wczoraj wspominałem o tym, ale chciałbym wspomnieć, żeby jeżeli ten kontener ma stać na promenadzie, bardzo miło by jakby zadbać o jego stronę estetyczną, gdyż w zeszłym roku stał kontener, który wyraźnie naruszał estetyzm promenady. Dziękuję. Radna Iwana. Znaczy rozmawialiśmy wczoraj tutaj na temat tej estetyczności i były zapewnienia, że nie będzie to wyglądało tak jak w zeszłym roku, że obgrodzone to zostanie i w sposób nieestetyczny to będzie wyglądało. Także tutaj chyba jasna odpowiedź, która rozmawiała. Dziękuję. Będę myślał, ale jednak musimy chyba powtarzać wszystkie dyskusje z komisji, tak, bo mamy dzisiaj procedurę pracy. Pozwolę sobie się odnieść. Jakbyście Państwo zobaczyli w załączniku do tej uchwały, to tam jest wskazane miejsce, w którym ten kontener będzie się znajdował. Jeżeli mamy zejście po byłym Bałtyku, to mamy teraz tam taki szalet miejski i za tym szaletem też mamy taką stację energetyczną.
Więc wydaje mi się, że ten kontener w żaden sposób w tej lokalizacji nie będzie tej promenady w większym stopniu szpecił, bo to będzie się znajdowało z tamtej strony. Jeżeli mówimy o lokalizacji, to już ta cicha, to nie ta okolica. To nie ale on porównuje. Ale ja mówię o starym profilu. Porównuje, bo ja spokojnie, wiecie, to było jeszcze szansę. Chciałbym powiedzieć, nie musicie na mnie wszyscy naskakiwać. I tak sobie z nami wszystkimi da radę. Tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o kwestię, nie pozwolicie. Więc jeśli chodzi o tą kwestię, to 12 metrów i tylko i wyłącznie na sprzęt ratowniczy. W tamtym roku to nie jest ta sama lokalizacja, bo to jest lokalizacja po przeciwnej stronie. I w związku z tym, że mówimy też o tym temacie, to ja sobie pozwolę tą dyskusję z komisji powtórzyć, bo chciałbym uciąć pewnego rodzaju spekulacje, które się pojawiają ostatnim czasem. I one dotyczą tutaj radnych mojej skromnej osoby, a jak wszyscy doskonale wiecie, jestem związany z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym już od 15 lat. No i także tak się składa, że Filip od pewnego czasu także jest z tym związany. I tutaj chciałbym dwie kwestie wyjaśnić. Po pierwsze, że jestem tylko i wyłącznie, a może aż pracownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, więc w żadnym stopniu nie podpisuję żadnych zobowiązań formalno-prawnych. Stowarzyszenie, którego jestem prezesem, nie otrzymuje dotacji ze strony gminy od lat bodajże 5 albo 6, więc stowarzyszenie już nie prowadzi działalności w ogóle komercyjnej w tym okresie czasu, a ciągle w mediach lokalnych i ciągle gdzieś słyszę, że ta kwestia jakby powraca, że korzystam, czy ja osobiście korzystam z publicznych pieniędzy w jakikolwiek sposób, a jest to wierutnym kłamstwem i niewierutną nieprawdą, która w obecnej sytuacji, jaką mamy w naszej Radzie Miejskiej, powraca. I nie jest to rzecz z pewnością przypadkowa, dlatego pozwalam sobie na ten przydługi wywód, dość nużący, ale chciałbym, żeby te sprawy były jasno i stanowczo i klarownie wyjaśnione. Jeśli chodzi też o tą umowę i te 12 metrów, z której korzystamy, no to nie wiem, czy to jest w jakimś stopniu udogodnienie. Wydaje mi się, że jest to rzeczą oczywistą, że sprzęt ratowniczy powinien być jak najbliżej plaży. Ja bym postawił pytanie inaczej. Dziwne, że ja się o to muszę w jakimś sensie wypowiadać, a że Rada Miejska nie wpadła na taki pomysł, żeby takie miejsce było zabezpieczone. Bo powiedzmy sobie na jedno podstawowe pytanie. Czy tu będzie Mateusz Bobek, który dla niektórych osób jest, jak się zdążyłem przekonać przez te kilka lat, osobą niewygodną, czy nie będę, to to ratownictwo będzie musiało funkcjonować. Więc takie miejsce będzie musiało się na tej plaży znajdować. Jeszcze dlaczego też w takiej lokalizacji, bo na przykład no, niektórym się ten kontener nie podoba, czy się podoba, to jest kwestia drugiego rzędu. Ale najczęściej zdarza się tak, że jeżeli jesteśmy wzywani do jakiejś interwencji, to nie jest to w godzinach funkcjonowania kąpieliska. Umowa, o której często się mówi, która jest zawarta pomiędzy gminą, Międzyzdroje, a Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, funkcjonuje w okresie sezonu w godzinę od 10 do 18. A jeżeli jest zdarzenie po tej godzinie, to co wtedy? To my jako ratownicy mówimy, nie, to nas nie dotyczy, bo za to nie dostajemy wynagrodzenia. Nie robimy tego w ten sposób. Korzystamy tak jakby z tego i dlatego to musi być w tej pierwszej linii zabudowy i tak samo musi ten sprzęt ratowniczy znajdować się na plaży. Może nie czas i miejsce na tego typu teraz rozmowa, ale chciałbym niektóre sprawy naprostować, żeby one nie urosły do rangi w dzisiejszych tutaj czasach w naszym samorządzie, do rangi wielkiego przestępstwa, wykroczenia, bo osobiście odbija się to na mojej osobie, jak i na mojej rodzinie. Dziękuję za zamknięcie dyskusji i przystąpienia, ale przepraszam, że jest to zdanie oczywiste i możliwości funkcjonowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto zatrzymał się w głosie? Jedna osoba się wyjaśnia. Większość głosów. Projekt został przyjęty. Punkt 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości działka nr 225/7 o powierzchni 19 m2 kwadratowych przy ulicy Strajowej. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, dotychczasowy dzierżawca terenu o powierzchni 19 m2 kwadratowych znajdującego się przy ulicy Strajowej w Międzystroja, która to nieruchomość zabudowana jest budynkiem garażu stanowiącym nakłady dotychczasowego dzierżawcy, wystąpił z wnioskiem o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i proponuje się zawarcie takiej umowy dzierżawy na okres do 3 lat. Komisja budżetowa, proszę stanowisko. Stanowisko
Wszystko pozytywne? Również pozytywne. Ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. A ten, czy ktoś za przyjęciem projektu? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Czy to jest przeciwne? Nie widzę. Nie zatrzymać głos. Nie, rozumiem. Punkt 16. Przepraszam, 15. Dużo dożyłem. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na nabycie nieruchomości Białka nr 227 o powierzchni 1922 3 ulicy Zdrojowej. Szanowni Państwo, w związku z tym, że na podstawie artykułu 5 ustęp 4 ustawy o przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych gminie na jej wniosek może być przekazane mienie państwowe, jeżeli ono jest związane z realizacją zadań gminy. Wobec tego potrzebujemy Państwa zgody. W związku z tym, że planujemy wystąpić do wojewody zachodniopomorskiego, aby przekazał na rzecz gminy Międzyzdroje działkę numer 227 o powierzchni 1922 m kwadratowe. Jest to nieruchomość położona przy ulicy Zdrojowej w Międzyzdrojach w celu realizacji zadań własnych gminy. Wczoraj Państwo mieliście do wglądu koncepcję zagospodarowania tego terenu. Dziękuję bardzo. Proszę z listy komisji. Przepraszam. Stanowisko pozytywne. I komisja. Również pozytywne. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Nie. Bardzo proszę. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Może głosić za. Punkt 16. Proszę. Szanowni Państwo, ja tylko powiem o osoby, które nie wiedzą, o jaką działkę chodzi. Jest to wzgórze przy Domu Kultury, który wulkan nazwany, który chcemy zagospodarować zgodnie z koncepcją zagospodarowania zieleni. Za dużą część dostaliśmy dofinansowanie. To by się komponowało z całą przebudową parku również. Myślę, że taki wspólny projekt zieleni jest bardzo ważny. Bardzo słusznie, bo to traktowane dziękuję bardzo. Punkt 16. Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo Oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Chciałem przy okazji powitać wcześniej w trakcie obrad, czy była pani dyrektor gimnazjum wraz z nauczycielami gimnazjum, serdecznie witam. Projekt uchwały, o projekcie generalnie rozmawialiśmy na sesji w lutym, gdzie taki projekt uchwały przygotowaliśmy, on podlegał opiniowaniu przez kuratorium, przez związki zawodowe. Dzisiaj jest ostatni dzień na przyjęcie takiego projektu uchwały zgodnie z ustawą. Przedstawiam, bardzo proszę pana na takim razie projekt uchwały. Szanowni Państwo, no dyskusje się toczyły już od listopada. Później na komisjach spotkaliśmy się wszyscy, środowisko nauczycielskie tutaj wypowiadało się, Rada się pochyliła nad tymi dwoma propozycjami zgłoszonymi, wybrała tą, która jest pozytywnie opierana przez środowiska. Przyjęliśmy projekt uchwały. Uchwała została skierowana do kuratorium, zaopiniowana pozytywnie i w konsekwencji przedstawiamy Państwu projekt uchwały wraz z załącznikami. Ten z załączników mówi o tym, co będzie do 31 sierpnia 2019 roku, a kolejny załącznik mówi o tym, co będzie po 1 września 2019 roku. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały. Zakończy te prace formalno-prawne związane z wprowadzeniem reformy oświaty w naszej gminie. Dziękuję. Stanowisko komisji, komisja budżetowa. Stanowisko pozytywne. Komisja komunalna. Również pozytywne. Otwieram dyskusję. Proszę przewodniczący komisji budżetowej. Mogę odpowiedzieć, proszę. Ja chciałbym tutaj uzyskać kilka informacji i potwierdzeń, bo tak mam pewnego rodzaju dyskomfort i niejasność, szczególnie po tej wypowiedzi, którą na początku naszego dzisiejszego spotkania wygłosiła pani
dyrektor. Ponieważ pamiętacie doskonale naszą pracę dotyczącą tego projektu uchwały, bardzo trudno, bardzo wymagająco dużego zaangażowania i rodząca się w bólach, ale w takim chyba mądrym kompromisie, bo chciałbym przypomnieć, że ten kompromis był oparty na takich dwóch filarach. Pierwszy filar to był oczywiście, tak jak to często jest potwierdzane, jest to dobro dzieci. Drugie miejsce to zachowanie pracy dla wszystkich nauczycieli i trzeci ten aspekt taki, żebyśmy, była taka chyba wola, żeby wszystkie te budynki, które mamy, dalej pełniły funkcję edukacyjną. W tej całej układance doskonale wiemy, że mamy trzy placówki oświatowe i wypracowaliśmy, teraz przejdę do konkretu, wypracowaliśmy kompromis, który był oparty na dwóch rozwiązaniach. Pierwsze rozwiązanie to ilość oddziałów. To jest najważniejsze, bo tak naprawdę, żeby te hasło takie, że uratujemy pracę dla wszystkich nauczycieli, jest możliwe tylko, jeżeli mamy odpowiednią ilość oddziałów, bo ta odpowiednia ilość oddziałów przekłada się bezpośrednio na ilość godzin, a godziny na etaty. I przy tym założeniu, że przy szkole podstawowej mamy na terenie gminy tylko 8 oddziałów, a przy tym systemie starym mieliśmy 9 oddziałów, bo 6 plus 3 to jest 9, poszliśmy w kierunku wypracowania takiego kompromisu, że w każdym roczniku na terenie miasta Międzyzdroje będą tworzone trzy klasy ABC. Czyli prosta matematyka, 3 razy 8 daje nam 24 i to jak porównaliśmy sobie dwa plany lekcji obecnej podstawówki i gimnazjum i po reformie oświaty już siatkę godzin z poszczególnymi przedmiotami zapewniłaby wszystkim nauczycielom w obecnym stanie pracę. To była jedna kwestia. Druga kwestia to była kwestia związana z gimnazjum i z tym budynkiem, bo jednak większość radnych stwierdziła, że chcielibyśmy, żeby tam została zachowana funkcja edukacyjna. Mieszkańcy też doszły nas takie słuchy, że nie wyobrażają sobie innego rozwiązania jak takie, żeby ten budynek był, kojarzy się z edukacją i on ma pozostać dla nas miejscem edukacji. Abstrahuję tutaj już szkoły Wapnicy, bo chociaż ona też była w tej całej układance dość ważną sprawą, ale stwierdziliśmy, że jeżeli my tutaj w Międzyzdrojach rozwiążemy swoje problemy, to szkoła w Wapnicy pozostaje. Stwierdziliśmy też wspólnie przy tym stole, że szkoła w Wapnicy od dwóch lat idzie w dobrym kierunku. Zauważyliśmy te zmiany i dajemy zielone światło. Bo tak naprawdę nie chodziło nam o to, żeby tutaj były też takie rozwiązania, chciałbym o nich przypomnieć, że był taki pomysł ratowania edukacji, że tego słabszego w Wapnicy to musimy wyeliminować z tej gry, a tutaj w ramach miasta Międzyzdroje stworzyć dwie placówki. Nie chcieliśmy, wydaje mi się, że to była słuszna droga. I teraz wracając do meritum. Mamy szkołę w Wapnicy, mamy szkołę przy ulicy Leśnej, ale pamiętajmy o tym, że edukacja ma się odbywać także w budynkach przy ulicy Kolejowej. I kompromis ten polegał na tym, ja sobie doskonale to przypominam, to był taki krok milowy, że oddziały 7 i 8 szkoły podstawowej będą zajęcia dydaktyczne prowadziły w budynkach przy ulicy Kolejowej. Po dzisiejszej wypowiedzi pani dyrektor, zapaliła się u mnie na razie żółta lampka, bo nie do końca jestem przekonany, że te ustalenia zostaną jakby respektowane. A dla mnie podjęcie tej uchwały, jak i te wszystkie wcześniejsze ustalenia, no były tak jakby dochodziliśmy do pani, zresztą pani dyrektor uczestniczyła w tamtych spotkaniach, i jakby no, nie padały głosy, że jest to jakby niemożliwe, dlatego no, z jednej strony chciałbym, żeby pani rozwiała dzisiaj moje wszelkiego rodzaju wątpliwości, no bo uważam, że jeżeli ta kwestia nie zostanie dopięta, no to wydaje mi się, że cała ta uchwała chyba nie jest tym, co do końca my tutaj wszyscy przy tym stole chcieliśmy i czego oczekiwaliśmy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wszyscy byliśmy świadkami wypowiedzi pani dyrektor. Te wszystkie akcenty właśnie były tak, pani dyrektor w ten sposób tam przekazała. Pierwsze, podziękowała za możliwość stworzenia trzech klas w każdym roczniku. I sam sobie pan radny, który odpowiada na pytanie, 24 nie da się zmieścić w jednej szkole, bo nie ma tylu klas. I będą musiały klasy uczęszczać
musiały, nie tylko, że my tego chcemy, ale z prostych przyczyn lokalowych będą musiały te klasy uczęszczać do gimnazjum. Pani dyrektor powiedziała tylko w swojej wypowiedzi, że będzie to układała w miarę możliwości z poszanowaniem na pierwszym miejscu interesów dzieci. Czyli wiadomo, które dzieci w pewnym rocznikach powinny w tym obiekcie, te starsze mogą być w innym i nic więcej z tego nie odczytałem. Ale oczywiście pani dyrektor pewnie zapowiada. A potem tylko jeszcze jedno zdanie. Panie burmistrzu, jeżeli tak jest, to jest to dla mnie wspaniała wiadomość i mam nadzieję, że jeżeli jestem w błędzie, za chwilkę pani dyrektor wyprowadzi mnie z tego błędu. Proszę, 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 proszę pani dyrektor, proszę bardzo. Proszę państwa, myślę, że wszyscy państwo będziecie... Pan Szanowni Państwo, propozycja uchwały była wypracowana przez Radę Miejską, skierowana do kuratorium i ta propozycja uchwały spotkała się z akceptacją. Propozycja uchwały, jak powiedział pan radny Bobek, stała na mocnych filarach. Wszak te mocne filary powinny opierać się na mocnych filarach zgodnych z prawem. Wobec tego nie ma takiej możliwości, aby na zasadzie odgórnej decyzji organu prowadzącego ustalić, że akurat ta klasa i ta klasa zostaje przeniesiona do szkoły podstawowej, do innego budynku, akurat w tym momencie, w którym państwo ustalicie, że to jest dobry moment. Ponieważ jeżeli będzie trzeba, to ja wgłębię się w to, ale jest sytuacja przejściowa. Przepisy wprowadzające ustawę o systemie oświaty przewidują taką sytuację, że uczniowie kończą klasę szóstą i faktycznie, technicznie jest to możliwe, że zostaną fizycznie przeniesieni do budynku gimnazjalnego, który teraz zajmuje gimnazjum. Jest taka możliwość, jednakże ta możliwość nie implikuje, a nawet uniemożliwia postanowienie, które będzie projektowało faktem, iż dzieci te kończą edukację we współpracy z nauczycielami, którzy uczyli je do tej pory i fizycznie zagospodarowują miejsce w gimnazjum, jednocześnie wszystkie przedmioty ucinają się na szóstej klasie, a prowadzenie tych przedmiotów jest przekazane w obowiązkach nauczycielom fizycznie, którzy dotychczas pracują w gimnazjum, a od 1 września będą nauczycielami szkoły podstawowej. Krótko i jaśniej. Uczeń kończy szóstą klasę, uczy go polskiego. On przechodzi do budynku, jest uczniem siódmej klasy i uczy go polskiego pani Ania na przykład. Nie ma takiego uzasadnienia formalnego, a wręcz ustawa wprowadzająca przepisy przejściowe, wprowadzające ustawę prawo oświatowe stanowią, że cykl musi kończyć się na ósmej klasie, bo taka jest idea. Oczywiście część przedmiotów, które są nowymi przedmiotami, będą prowadzili inni nauczyciele, którzy są specjalistami, bo wchodzi fizyka, wchodzi chemia, będą to nowi nauczyciele. Natomiast rozważam taką sytuację. Dlaczego? Oczywiście można by zrobić tak, że uczniowie są od 1 września w budynku gimnazjum i wówczas nauczyciele chodzą do tych uczniów. Ci, którzy kontynuują proces od 4 do 8 klasy. A nauczyciele dodatkowi są w gimnazjum, realizują te zajęcia. Nie widzę wobec tego żadnych przeciwwskazań z mojego punktu widzenia. I tak, według mnie, jest to do realizacji. Natomiast ja formalnie takiej informacji ani takiego wniosku rodziców nie otrzymałam, jednakże mam wiadomości, że taka prośba, aby w tym roku szkolnym, kiedy jeszcze te dzieci
mieszczą się w szkole podstawowej, 7 klasy, a w gimnazjum są jeszcze obłożeni gimnazjalistami, byłymi do 1 września gimnazjalistami, zachować status quo, aby te dzieci, skoro jeszcze ci uczniowie klas 7, skoro jeszcze nie ma przeciwwskazań dotyczących bezpieczeństwa, dotyczących liczby uczniów, mogli tę 7 klasę w tych przejściowych czasach, w tych szybkich zmianach, gdzie mają tu swojego wychowawcę, z którym są od 4 klasy, żeby mogli zostać w budynku. Mówię to nie opierając się na żadnym dokumencie, bo taki dokument do mnie nie dotarł. Wiem, że rodzice mieli zamiar taki dokument złożyć do organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego. Czy to uczynili? Nie wiem. Wobec tego, szanowni państwo, szanowny panie radny, ja żadnych decyzji formalnych jeszcze nie podjęłam, ponieważ ani nie ma jeszcze zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, ani nie ma decyzji, o której poinformowaliby mnie rodzice. Wobec tego sytuacja dziś jest na etapie sporządzania arkusza organizacyjnego. Tak jak zaczęłam na początku mojej wypowiedzi, na pewno nastąpi taki moment i to za najbliższy rok najpóźniej, w którym konieczność, o której pan radny mówi, zadecyduje, że część uczniów będzie musiało mieć lekcje, część uczniów szkoły podstawowej będzie musiało mieć lekcje w budynku dawnego gimnazjum, bo już to będzie wówczas budynek dawnego gimnazjum. Jednakże dla spraw organizacyjnych, na przykład, nie wiem, czy nie będzie to lepsze, jeżeli czwartoklasiści rozpoczną od roku 2018-19 ze swoim wychowawcą będącym w tym budynku, bo wychowawcą będzie nauczyciel, który będzie miał tam większość zajęć, aby ci uczniowie nie widzieli wychowawcy tylko na lekcji wychowawczej i ewentualnie w przedmiocie, który ten nauczyciel prowadzi. Tak więc, jak widzicie państwo, ja też to zaznaczyłam w trakcie przedstawiania mojej koncepcji w trakcie konkursu. Jest to jedno z zagrożeń, z którymi sobie musimy poradzić w nadchodzącej przyszłości. Zagrożenie dotyczące opracowania takich procedur, aby funkcjonować jak najlepiej w dwóch budynkach. Jednakże uważam, że te procedury, powtórzę to w odniesieniu do tego, co mówiłam na początku dzisiejszego naszego spotkania, te procedury muszą uwzględniać bezpieczeństwo i wygodę dzieci, ponieważ ideą przekształcenia szkoły 6-letniej w szkołę 8-letnią jest to, żeby uczeń kontynuował wychowawstwo ze swoim wychowawcą, żeby nie było sztucznego podziału przedmiotu, jeżeli nie ma takiej konieczności i przekazania go innemu nauczycielowi. Natomiast jeżeli taka sytuacja uniemożliwia dziecku kontakt z nauczycielem, bo są w tym samym budynku, to nauczyciel musi dojść do dziecka, a nie dziecko do nauczyciela. Wobec tego chcemy uniknąć przemarszów. Proszę państwa, na poprzedniej sesji nie pamiętam kto, ale wymieniany był przykład Świnoujścia. W Świnoujściu jest zupełnie inna sytuacja formalna, co wynika z artykułu 205 przepisów wprowadzających ustawę z prawa oświatowe, w którym to stanowi się, że decyzją organu prowadzącego można przenieść, nie zakłócając 8-letniego cyklu nauczania, wyznaczone klasy do innego budynku i przekazać obowiązek uczenia tych dzieci innym nauczycielom w przypadku, kiedy gimnazjum jest przekształcone w szkołę podstawową. Wobec tego, proszę państwa, ja nie podjęłam decyzji ostatecznej, ponieważ nie mam jeszcze takich możliwości, nie mamy jeszcze arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez kuratorium, natomiast szanując ogromnie państwa decyzję i państwa pomysł, ja muszę również wziąć pod uwagę, a nawet bardzo chcę to zrobić, poglądy i decyzje rodziców, ponieważ nie chciałabym powiedzieć tak,
Zrobię to. Na pewno wrócę teraz do szkoły i powiem, że siódme klasy będą od 1 września w gimnazjum. Proszę Państwa, tu wszyscy Państwo mówicie, albo przyjdzie społeczność miejska, to do mnie przyjdą rodzice klas siódmych i powiedzą, dlaczego Pani dała taką deklarację, skoro ona nie jest zgodna z naszym... To nie zależy od Państwa, czy siódma klasa, ósma będzie tam. Od Państwa zależy to, i z całym szacunkiem, że Wy podjęliście Państwo decyzję, że tam będzie szkoła podstawowa i ona będzie. Tylko nie mogę dzisiaj powiedzieć, czy w najbliższej przyszłości będzie to, będą to klasy czwarte, piąte, szóste czy siódme. Dziękuję bardzo. Wracając do tego, co powiedziała Pani Dyrektor, to mnóstwo istotnych faktów, mnóstwo takich faktów merytorycznych. Tylko moje pytanie, dlaczego dziś, a nie miesiąc temu? Właśnie. Miesiąc temu nie było tej wiedzy. Właśnie. To mnie pyta o interpretację ustawy, która jest chyba jasna. Spokojnie, bo tak jak często my tutaj przy tym stole mówimy sobie, że jesteśmy tylko i wyłącznie radnymi, nie jesteśmy specjalistami w poszczególnych dziedzinach. My rozmawialiśmy, tworzyliśmy ten projekt tutaj wspólnie w czasie burzliwej dyskusji. I rodzice też. Pani też była na tych spotkaniach i trochę mi brakuje tego, że wtedy to nie wybrzmiało, bo to by zdecydowanie pewnie zmieniło nasz pogląd na tą sprawę i wydaje mi się, że bardziej byśmy szli w kierunku dwóch szkół podstawowych, jeżeli jest taka możliwość. No wydaje mi się, że w tym momencie to jakby nam burzy pewien porządek, który mieliśmy ustalony. Rozumiem, ale proszę Państwa, ja nie podejmuję w tej kwestii żadnej decyzji dzisiaj, ponieważ nie mam takich informacji od rodziców. I jeżeli będzie zgoda rodziców na to, żeby siódme klasy w tym roku były w budynku gimnazjum, tylko proszę mi powiedzieć, jaka przyświeca Państwu idea, że w tym roku muszą być tam siódme klasy, a nie za rok czwarte klasy? Na przykład czwarte, żeby drugi cykl edukacyjny rozpocząć. Mógł sobie Pani Dyrektor na dwie kwestie odpowiedzieć, bo Pani mówi, że zapytamy się rodziców klas szóstych. Ja doskonale wiem, jaka jest ich opinia, oni tego nie chcą. Ale gdybyśmy przeprowadzili innego rodzaju zabieg i zapytali dzieci rocznika pierwszego, to oni też by nie chcieli, żeby ich dzieci uczyły się z ósmą klasą, bo też widzą z tej perspektywy zagrożenia. Tak? To jest jedna kwestia. I druga kwestia, no wydaje mi się, że to nam, taki był nasz cel, ponieważ kadra pedagogiczna, jeśli chodzi o gimnazjum, no to uczy takich przedmiotów między innymi jak fizyka, chemia, a one nie są w czwartej klasie, tylko te przedmioty wchodzą w późniejszych latach edukacji. I to jakby się w tej siatce godzin, jak na nią spoglądałem, to się jakby nie zmieniło. I dlatego to była nasza koncepcja. I zupełnie inaczej by wyglądała nasza rozmowa, zupełnie inaczej by wyglądały nasze ustalenia, gdyby nam to wtedy ktoś jasno powiedział. Nawet żeby to powiedział w ten sposób. Panie Głowek, głupoty pan wygadujesz w tym momencie, nie masz pan racji, nie możemy tego zrobić. A ja tutaj siedziałem, trafiłem swoje jakieś tutaj wizje dotyczące oświaty, nikt mnie nie naprostował. Dzisiaj dochodzi... Wszyscy jakby do tematu nie było. Dzisiaj jesteśmy przed podjęciem ostatecznej decyzji. No i to u nas może kompletnie to ustalać. Panie Mateuszu, odpowiem. W klasie siódmej przedmiotów, których będą uczyć nauczyciele obecnego gimnazjum na pewno, bo mają do tego kwalifikacje i będą te przedmioty przypisane w ich arkuszu organizacyjnym, godzin tych przedmiotów są 4. Tygodniu. Godzin wszystkich zajęć dydaktycznych w tygodniu jest 26. Ale to też taki argument, że na przykład nauczyciele z gimnazjum pracowali z tą młodzieżą już w tym okresie dojrzewania, tak? Więc oni jakby bardziej znają specyfikę tych. Moglibyśmy tutaj mnóstwo czasu dyskutować. Tak ma Pani większą wiedzę ode mnie, tylko no pytam się, czemu dzisiaj, a nie zrobiliśmy tego miesiąc temu? Proszę Państwa, dlatego, że ja byłam na tej sesji, byli też nauczyciele gimnazjum i nikt nie pytał nas o interpretację. Proszę Państwa, dlatego ja mówię tak, jeżeli Państwo podjęliście taką decyzję i jeżeli macie Państwo taką koncepcję, że tak, uczniowie mają chodzić,
to jeżeli podejmiemy dzisiaj taką decyzję, że ja stanę przed rodzicami i powiem, nie mam kompetencji decyzyjnych w tej kwestii, uczniowie klasy siódmej mają chodzić tam. Bo tak zadecydowali... Szanowni Państwo, ten spór jest troszkę jałowy. Z prostej przyczyny. Co przyświecało Państwa decyzji na temat zmian w oświacie? Tak to chyba wszyscy rozumiemy, że budynek gimnazjum był wykorzystywany dla celów oświatowych i żeby nadal młodzież się tam uczyła. To było po pierwsze. I że włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej, a nie likwidacja gimnazjum z rozpoczęciem w przyszłości edukacji klas, od klasy pierwszej. Tak Państwo postanowiliście. Ale dajmy fachowcom w oświacie, dyrektorom szkoły, pracownikom rady, uczestnikom rady pedagogicznej, żeby się zastanowili, która fizycznie klasa z którymi nauczycielami przechodzi, czy ma główną siedzibę, żeby najmniej było biegania. Czyli jeżeli będzie taka konieczność, to może należałoby rozpocząć cykl dwóch z trzech klas albo jednej, w zależności od tego, gdzie nauczyciele będą mieli swoją siedzibę, żeby przeszli całymi zespołami z wychowawcą, z tymi wszystkimi osobami, o czym mówi pani dyrektora, co jest zapisane w ustawie, żeby nie przerywać sztucznie, co pani dyrektor powiedziała, chodzę z wychowawcą do końca klasy szóstej, a później obligatoryjnie obejmuje mnie inny wychowawca i inny przedmiotowiec z języka polskiego i inni, kiedy mam dobre relacje z tym wychowawcą i ufam i chcę być z tym i tym nauczycielem. Zostawmy to środowisku pedagogicznemu, żeby sobie wypracowało. Dlaczego my mamy tutaj obligatoryjnie, jako organ prowadzący i uchwałodawczy, podejmować decyzję, która klasa kiedy przechodzi do której szkoły? Ważne, że szkoła gimnazjum będzie szkołą podstawową i tam będzie się odbywała nauka. Na razie klas gimnazjalnych, a później podstawowych. No, pozwolę pani dyrektor. Ale to technicznie jest, proszę pani, ja nie wiem, kto ile godzin będzie musiał biegać. Musielibyśmy arkusz organizacyjny. Pani, nie można tego do dzisiaj zrobić bez podjęcia uchwały. Więc dopiero będzie arkusz organizacyjny przygotowywany. Nikt nie wiedział, jak czy kuratorium tą uchwałę przyjmie, zachce. Jeszcze państwo nie, proszę pani, ja nie jestem wróżbitą ani dyrektorzy, żeby odczytać decyzje kuratorium inne. Arkusz organizacyjny będzie po uchwaleniu przez państwa siatki godzin przygotowywany miesiącowo. I tam będą godziny i wszystko inne. Fakt jest jeden. Dla dobra dzieci i każdy nauczyciel pracuje i oba budynki pracują. O to chodziło i tak będzie. Może dzielę głosu pani dyrektor. Drodzy Państwo, pozwolicie, że ja chciałam zwrócić uwagę na dwie rzeczy, na dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest tego typu, że dzisiaj musicie podjąć uchwałę, dlatego że jeżeli nie podejmiecie Państwo tej uchwały, to z artykułu, tak to widzę, 211 właśnie tych przepisów przejściowych, gimnazjum wtedy stanie, postawione zostanie w stan likwidacji, czyli pół roku i po prostu zlikwidowane jest gimnazjum. Podjęcie uchwały daje nam tą możliwość, tak jak zostało wszystko ustalone, że jesteśmy włączeni do szkoły podstawowej. Zresztą wczoraj pani dyrektor Panachowicz była obecna, spotkała się z naszą całą radą pedagogiczną i pracownikami. Przedstawiła również trochę swoją koncepcję. Mówiła również o tym, o tych siódmych klasach i o tym, że są podobno listy zbierane przez rodziców i wysyłane do kuratorium i tutaj do Państwa, do urzędu, które mówią o tym, że nie chcą rodzice, żeby się dzieci uczyły w budynku gimnazjum. Ta kwestia, myślę, że jest zupełnie spokojnie do rozpatrzenia, jeżeli dzieci przepiszemy do budynku, a nie nauczycieli do budynku. Zresztą już kilka razy ja pani, do pani dyrektor mówiłam, że nie mówmy my, oni, prawda, podstawówka, gimnazjum. Jesteśmy już od września wszyscy razem i szliśmy w tym kierunku. Druga kwestia jest taka bardzo mnie niepokojąca, kiedy ja nie wiem, trzymam ten mikrofon, ale ja chciałam zwrócić uwagę na rzecz, która mnie osobiście bardzo zaniepokoiła w projekcie planu sieci szkół, gdzie jest wpisane słowo
adresy ewentualnych. Słowo ewentualnych, synonimy polskiego, polski język jest bardzo bogaty. Synonimy słowa ewentualnie to jest i prawdopodobnie, może, w razie czego, to są synonimy słowa ewentualnie. Jeżeli podejmiecie Państwo taką uchwałę dzisiaj ze słowem ewentualnie, to to, co powiedziała przed chwilą Pani Dyrektor, to no ewentualnie. Ewentualnie będą te dzieci, albo ewentualnie nie będą. Jeszcze druga kwestia, jeżeli nie będą te dzieci uczyły się w naszym gimnazjum, znaczy w budynku gimnazjum, to może to doprowadzić do sytuacji, że ewentualnie budynek zostanie opuszczony przez młodzież. I w tym momencie nie będzie już budynkiem szkolnym. Zmieszczą się, dlatego że sami Państwo podawali, jaka jest ilość urodzeń w gminie Międzyzdrowiec. Średnio rodzi się po 50 dzieci, prawda? No ten rok jest już wyjątkowy, bo już w styczniu było więcej urodzeń. To jest kwestia 8-7 lat, jak dzieci pójdą do szkoły podstawowej. Ja bardzo proszę to wziąć pod uwagę, bo to słowo ewentualnie mnie bardzo zaniepokoiło. Dziękuję. Ale przepraszam, tak na spontanie dzisiaj wpadłam, nie planowałam specjalnie. Panie przewodniczący, na komisji mam głos z takiego powodu, że uczestniczyłam w pracach nad tym projektem w lutym. Wydaje mi się, że coś tam się interesowałam. Spałam spokojnie, ponieważ widziałam, jak wygląda projekt tej uchwały, który poszedł do kuratora. Odetchnęłam z ulgą, że kurator bez zastrzeżeń zaakceptował. Ale powiem szczerze, że ponieważ no jednak człowiek nie jest radnym i nie może tutaj przebywać często, wydaje mi się, że uzasadnienie do uchwały jest tak ogólne, że właściwie teraz to faktycznie może być wszystko zrobione. I wydaje mi się, chciałam się zapytać Panie Inspektor, czy my tutaj w lutym nie prosiliśmy, żeby w uzasadnieniu były takie trzy punkty i jeden z nich mówił, że siódme klasy przyjdą do naszego budynku? Bo ja tutaj pamiętam taką naradę przy tym stoliku i my tam żeśmy prosili, żeby był taki zapis w uzasadnieniu do uchwały. Ja go nie widzę. No to w związku z tym, no to jak to kurator zaakceptował, może gdyby to widział, może by nie zaakceptował, nie wiem. Ale w tym momencie, jak tego zapisu nie ma, to faktycznie, sorry, że tak powiem kolokwialnie, z panią od kabaretu, no jesteśmy z ręką w nocniku i właściwie całe nasze to przedsięwzięcie lutowe, no to jest spoczywa w rękach Państwa i Pan radnych. I teraz my liczymy na to, że jeśli, czy może Pani prawnik się wypowie, czy na takiej podstawie, jak wygląda uzasadnienie do tej uchwały, czy to krótko znaczy, że wszystko zależy od dyrektora? Że już jakby Rada Miejska straciła na tym kontrolę, a omawialiśmy się, że będziemy... Ale Panie Burmistrzu, załącznik numer 3 podaje tylko adresy, plus to jest słowo ewidentne, że... Odbywa się normalnie adresy innych prowadzenia w sali dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych obiektach. Ciszej, adresy... Ewentualnych, innych, to nie znaczy, że na pewno. Poza tym Panie Burmistrzu, innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych. Jeszcze jedna rzecz, co to znaczy zajęć dydaktycznych? To równie dobrze może oznaczać, że klasy 1-8 są na Leśnej, a tutaj na przykład są, nie wiem, zajęcia chóru, zajęcia dodatkowe, no zajęcia dydaktyczne. Ta dyskusja jest stricte polska i to, co mówiłem dzisiaj o Słowenii, jest zupełnie inne. My się tutaj będziemy zawsze podejrzewali o niecne zamiary. Długo jeszcze muzykę musimy prowadzić. Proszę Państwa, 24 oddziały będą powstawały. Kiedy? W którym roku będą radziane? A ile mamy do tej pory, proszę Pani? Nie ma 24. Ale będziemy sukcesywnie powstawać roczniki. Nawet teraz Pani ma 4. Czego znowu oczekujecie Państwo w dniu ostatnim, kiedy uchwała już jest... No właśnie, ale nie chcieliśmy, aby to był 31 marca. Jesteśmy rozczarowani, że... Ale to nie przyszło teraz dopiero, proszę Pani. I trzeba
7 dni na zwołanie sesji, czy nie? Byliśmy przekonani, że kuratorium debatuje nad uchwałą, która ma inne uzasadnienie. Nad uchwałą debatowało, która wyszła z stołu, pani spała spokojnie. Uzasadnienie to miało mieć 3 punkty i miało być zapis, że 7 razy do nas przychodzą. Przepraszam, ale pamiętam. Chyba pani na sesji widziała, co jest uchwalane. No właśnie, nie byłam niestety, ale chyba mogę państwu zaufać. No to niech pani nam zaufa. No nie zaufa, no nie zaufa. Mogę państwu zaufać? 15 minut przerwy. Mogę pani, to nie ufa. Ogłaszam 15 minut przerwy. Ale tutaj wróćmy. Tak, wróćmy, ale ogłaszam 15 minut przerwy. Nie, ale Dorota, ja bym jeszcze jeden z tych punktów, które to albo powinna być leśna 17, albo kolejna 29. No bo nie można ustalić dwóch siedzib. W związku dlatego ministerstwo moim zdaniem no, przygotowało taką tabelę, gdzie wprowadza się jednoznacznie adres siedziby szkoły jako jednej i innych lokalizacji do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. No, i naszym zadaniem było wskazanie tych innych lokalizacji, natomiast nie przerabianie tabeli. Uzasadnienie z kolei jest uzasadnieniem, które ma pokazać postawę przyjęcia projektu uchwały i załączników, nie? Natomiast no, nie jest w samo sobie prawem i można je dowolnie interpretować. Pracujemy teraz na dokumentach. Ja też sobie pozwolę sięgnąć do protokołów z naszych wcześniejszych obrad, żeby nie być gołosłownym i będę opierał się głównie na wnioskach, które no to jakby są oficjalnym naszym stanowiskiem, a nie są czasami takimi innymi wypowiedziami, które nie mają jakby mocy prawnej i mocy wiążącej. I teraz pozwolę sobie te wszystkie wnioski odczytać, bo one są tak jakby chyba kwintesencją tego, co przy tym stole wypracowaliśmy. Wnosi się, aby w roku szkolnym 2017-2018 były utworzone 3 oddziały klas pierwszych. Chodzi o to, aby nauczyciele mieli zagwarantowaną pracę w ramach etatu, aby nie było zadań pozalekcyjnych. Za wnioskiem opowiedziało się 14 radnych, chodzi oczywiście o szkołę podstawową nr 1 w Międzyzdrojach. Kolejny wniosek dotyczy możliwości rozpoznania, utworzenia i finansowania szkoły ponadpodstawowej w Międzyzdrojach. Tutaj chodziło o zielone światło dla szkoły niepublicznej, gdzie dotacja będzie pewnie zapewniona, zapewni pensję, a koszty administracyjne będą na barkach gminy. Za wnioskiem opowiedziało się 14 radnych. I trzeci wniosek, przygotowanie arkusza organizacyjnej szkoły podstawowej od roku 2017 do 2020. Wniosek przegłosowało 14 radnych. Następne wnioski z następnego posiedzenia. Wnosi się do burmistrza udostępnienie radnym arkusza organizacyjnego szkół na lata 2017-2018. Za przyjęcie wniosku głosowało 13 radnych.
I teraz tak. Rada Miejska obliguje organ wykonawczy do przygotowania projektu uchwały z dwoma założeniami. Pierwsze. Dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, w tym wciągnięcie gimnazjum w strukturę organizacyjną szkoły podstawowej nr 1 w Międzyzdrojach z filią w budynku przy ulicy Kolejowej. I teraz najważniejsza rzecz. Od roku szkolnego 2017-2018 w budynku przy ulicy Kolejowej będą uczęszczały klasy 2 i 3 gimnazjum oraz klasa 7 szkoły podstawowej. Od roku szkolnego 2018-2019 w budynku przy ulicy Kolejowej będą uczęszczały klasy 3 gimnazjum oraz klasy 7 i 8 szkoły podstawowej. Za poparciem wniosku komisje głosowały Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu 6 głosów, Komisja Spraw Społecznych i Komunalnych 6 głosów. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Więc to jest stanowisko, jakie my wypracowaliśmy w tych wnioskach. I to Państwa rozwadzę, teraz podaję, jak to się ma do dzisiejszych wypowiedzi i dzisiejszych ustaleń. Bo dla mnie to nie jest system zero-jedynkowy i to nie jest przekładnia tego, co my dokładnie chcieliśmy uzyskać. Dziękuję. Panie Mariuszu, panie Przewodniczący, panie Radny. Przyjęliście Państwo uchwałę ostatnią, która powstała na bazie Państwa stanowiska. Głosowaliście, poszła do kuratorów. Nie wiecie, nad czym głosowaliście? Przecież po spotkaniu komisji przygotowaliśmy projekt uchwały, który Państwo przegłosowaliście na sesji jednogłośnie. To nie wiecie, co głosowaliście? To teraz macie wątpliwość, czy to, co głosowaliście na ostatniej sesji, jest spójne z tym stanowiskiem, które podjęliście? No nie bądźcie śmieszni, Szanowni Państwo. Na bazie komisji powstał projekt uchwały, przegłosowany jednomyślnie przez Państwa i poszedł do kuratorium po ocenę i ma ocenę pozytywną. Więc czego oczekujecie teraz? Poza tym wszystko to, co napisaliście, wszystko oprócz dwóch pierwszych punktów, których się nie da spełnić w takim brzmieniu, jak wynika ze stanowiska. Możecie to sobie odczytać Państwo, czy możemy wziąć odpowiedzialność za tworzenie szkoły niepublicznej na bazie gimnazjum, a jeżeli tak, to kiedy? A to też było przegłosowane 14-1 i miałbym to teraz realizować? Na mocy Waszego stanowiska przyjęliśmy uchwałę, którą wysłaliśmy, jednogłośnie przyjętą, wysłaną do kuratorium. Jeszcze chciałem bardzo ocenić. Po pierwsze mówiliśmy, ostatnio Pan mówił o takich fajnych relacjach i tego, żebyśmy nie szanowali się wzajemnie. Nie dalej niż wczoraj. Ale mówić, że ktoś jest śmieszny, bo może czasami tak kogoś wydaje się śmieszny. Często jak rano patrzę w lustro, to sam do siebie się uśmiecham. Więc z radością chciałbym wrócić jak. No dobrze, no to rozmawiajmy. No to wydaje mi się, że tego szansu nie brakuje. Okej, wracam do meritum. Więc wydaje mi się, że jeżeli były te ustalenia na komisji, potem te ustalenia były przytrzymane na sesji. Przecież my takich zapisów doskonale Pan wie, że projekty, jeśli chodzi o sieć szkół, to były tak jakby gotowce. My korzystaliśmy akurat w tym przypadku z gotowca, który był na stronie ministerialnej. Więc tam były trzy czy cztery możliwości, dwie możliwości. Ja się z tymi dwoma możliwościami zapoznałem. My nie mogliśmy stworzyć tej uchwały w taki sposób, o czym my mówimy, żeby te zapisy bezpośrednio z komisji trafiły do tej uchwały, to by było do nich z pewnością dla kuratora nie do zaakceptowania, no i pewnie też dla nadzoru wojewódzkiego, więc wydawało nam się, że nasza wola jest jasna, że się przy tym stole dogadaliśmy, osiągnęliśmy pewnego rodzaju kompromis, który wydawał mi się no, takim fajnym sukcesem, że mimo tego, że ta atmosfera była tak strasznie napięta, było tyle niepewności z jednej i z drugiej strony, to udało nam się wtedy ten kompromis wypracować. No a dzisiaj no, sądzę, że wracamy tak jakby do punktu wyjścia. Wydaje mi się, że też odczucia, o których mówię ja, bo ja mógłbym się w tym momencie mylić, ale wydaje mi się, że to przyświeca chyba większości z nas i też jakby te głosowania, które były, to nie było stanowisko i widzimy się Mateusza Bobka, tylko tutaj Rady Miejskiej jako całości. Panie Mateuszu, no przecież nic innego Panu nie mówię. Wszystkie Państwa wnioski, które były możliwe
bo są dwa pierwsze, których się nie da, mimo że też są wnioskami. Pan nie rozlicza z tych wniosków, które może rozliczać tylko te, które są możliwe. I te wnioski zostają wprowadzone do uchwały, którą Państwo omawialiście na sesji i przyjęliście jednogłośnie do realizacji. Co jeszcze mamy zrobić, co nie jest w uchwale? Co mamy jeszcze? Panie burmistrzu, my mamy, przynajmniej ja mam, mamy wątpliwości w świetle tej ostatniej wypowiedzi pani dyrektor, bo ja chciałbym jeszcze raz tutaj przytoczyć te wnioski dotyczące tego systemu edukacji w poszczególnych latach, czyli ten rok szkolny 17-18, siódma klasa będzie uczęszczała do budynku gimnazjum, a w roku 18-19 siódma i ósma klasa. I to jest jakby, to jest, my tutaj pod pół godzinki rozmawiamy, są emocje, a tak naprawdę to chodzi, bo te stwierdzenie powoduje największy konflikt i dlatego nie możemy dojść do porozumienia. Ale to jest sprawa, która nie da się w uchwale zapisać, natomiast to już jest na płaszczyźnie dyrekcji szkół. Pani dyrektor zobowiązała się, że będzie z rodzicami i dziećmi klas szóstych dzisiejszych na ten temat rozmawiała, a chce zrobić, jak sama określiła, sposób najbardziej bezpieczny dla dzieci, dla edukacji, ale też najwygodniejszy dla nauczycieli, żeby najmniej było ruchów między szkołami, biegania, chodzenia. I to zadeklarowała, ale dajmy dyrektorowi wybranemu możliwość z radą pedagogiczną ustalenia arkusza organizacyjnego i ustalenia, która klasa przychodzi, bo może wygodniej będzie, że przejdą klasy czwarte z nauczycielami swoimi, będą miały cały proces dydaktyczny. No może tak, ale ja tego nie przesądzam, ani pani dyrektor powiedziała, że to na etapie dopiero rozmów z rodzicami, nauczycielami, kiedy zapozna się, ile który nauczyciel będzie miał godzin, zgodnie z siatką, przecież to tworzą szkoły, dyrektorzy i rady pedagogiczne, a my chcemy narzucić, że może jeszcze z imienia, nazwiska, kto ma przejść i kiedy. No nie wchodźmy w buty oświaty i dyrektorów szkół. I czemu na nich chcemy narzucać? Zacznijmy, będziemy za chwilę narzucać wolę pani skarbnik, jak ma, który paragraf ma pisać, jaki wydatek. Nie proszę państwa, no proszę się oburzacie, ale mówię w sposób normalny. No bo wchodzicie w moje buty, z czym kilka razy sami nawet to z uśmiechem powiedzieliście, powiedziałem okej, okay, przyzwyczaiłem się, ale teraz wchodzicie jeszcze głębiej do jednostek oświatowych. Za chwilę będziecie w OPS-ie i będziecie mówili, co opiekunki mają robić. Ostatnie zdanie w tej dyskusji. Ja nie byłoby całej tej dyskusji. Wydaje mi się po pierwsze, że kiedy my stworzyliśmy te wnioski, żebyśmy zostali, tak jak powiedziałem już wcześniej, gdybyśmy mieli pełną informację, gdybyśmy od razu nam zostało powiedziane tak i tak i tak wygląda ta sytuacja, to pewnie zupełnie inaczej by wyglądał ten projekt. I tylko o to mam pretensję. Ja powiedziałem dokładnie, że ja szanuję wiedzę merytoryczną w zakresie, jeśli chodzi o oświatę pani dyrektor, bo nas tutaj wszystkich bije na głowę. Tylko my jesteśmy tylko, nie raz to podkreślam, tylko i wyłącznie radnymi, nie jesteśmy specjalistami w każdej dziedzinie. Jakbym miał tą wiedzę, to pewnie zupełnie by inaczej wyglądało. Jaką wiedzę, panie Mateusz? Taką, że ten plan tutaj, te wnioski nasze dotyczące tych siódmych i ósmych klas, no nie są do końca realne, albo budzą dość mocne kontrowersje. I zmierza to do tego etapu, że to nie zostanie zrealizowane. Nikt tego nie wyklucza, że nie będzie tak, jak państwo mówicie. Pani dyrektor poszła tylko krok dalej, co niepotrzebnie w wypowiedzi zabrzmiało, ale chciała pani dyrektor, jak to zwykle, ładnie obrazowo powiedzieć, że postara się to zrobić w sposób najlepszy możliwy i zaczęliśmy się czepiać słowa, a czy ten najlepszy jest zgodny z tym, co myśmy przegłosowali. No, proszę państwa, hipotetycznie mamy do siebie nawzajem pretensje, a praktycznie może się właśnie okazać tak, jak przekazywałem państwa wnioski, bo pani dyrektor wcale nie zaprzeczyła, że klasy siódme i w przyszłości ósme przejdą, ale wymaga to rozmów z nauczycielami, wymaga to rozmów z rodzicami i z uczniami. No czy coś złego powiedziała? No inaczej. Proszę państwa, panie burmistrzu, wczoraj mówił pan o pełnym zaufaniu. My, takim w tej decyzji naszej, pana zaufaliśmy.
Nie pani. W pełnym zakresie, tym bardziej, że tu radni Dorota, pan Bobek optowali za tym, żeby pan nam przedstawił projekt. Arkuszy kalkulacyjnych. I nie dostaliśmy arkuszy tego. Organizacyjne, przepraszam, organizacyjne. Proszę pani, na jakiej bazie, kiedy zrobiliście zupełnie co innego, niż wam zaproponowałem? Ale pan nie powiedział, że nam tego nie da, tylko powiedział, nie, że nie, proszę pani. Pani nie rozumie w ogóle swojego oczekiwania względem mnie. Nie rozumie pani niestety. Mogłem przygotować pod wariant, który ja proponowałem. W momencie, kiedy państwo uznaliście, że gimnazjum będzie włączone do szkoły podstawowej, zmieniło to w ogóle wszystko, ponieważ to dyrektor nowo wybrany musi zorganizować arkusz organizacyjny uwzględniający obie szkoły. Tego zrobić na etapie, póki nie będzie uchwały, zgody kuratorium i państwa uchwały, zrobić się nie da. Mojego teoretycznego wariantu zatwierdzając, że każdy nauczyciel nie traci pracy, kiedy chciałem czegoś innego, mogłem to hipotetycznie z dwoma dyrektorkami wypracować. Dzisiaj stan jest taki, ma być jedna szkoła. I ten organ, i to trzeba wypracować od początku, ale po podjętej uchwale. Więc nie może pani oczekiwać ode mnie czegoś, co było awykonalne. Ja broniłem swojego wariantu, do którego chciałem dostarczyć dokumenty. Państwo uznaliście inaczej. I to inaczej dopiero teraz jest procedowane. Proszę przyjąć do wiadomości. Pani nie wie się, czego czepiasz do mnie, ale musi znaleźć innego. Ale nie, prawda pani. Powróćmy, bo trzeba zastąpić dyskusję. Stan prawny jest taki, że zgłaszaliśmy projekt uchwały, który jest zaopiniowany i dzisiaj jakakolwiek zmiana nie ma zmiany, bo kurator nie pozwoli na to zmianę. Jakakolwiek zmiana w uchwale powoduje to, że ta uchwała nie będzie brana pod uwagę i wtedy wchodzi w życie, wtedy decyduje o tym burmistrz albo tam projekt uchwały, który obecnie został zaopiniowany, bo innej możliwości nie ma. Natomiast no, jeżeli nie podejmiemy tej ustawy, uchwały, to i tak taka sieć szkół i taki podział pozostanie zaakceptowany przez kuratora. Chciałam zapytać jeszcze pani mecenas, czy my możemy nanieść zmiany w tej uchwale, jeżeli naniesiemy do jakiegoś skutki rozwoju? Proszę państwa, naniesienie zmiany spowoduje, że projekt uchwały jest niezaopiniowany przez kuratorium i jej związki zawodowe. Zatem nie możemy dokonywać nawet zmian jakiejkolwiek, przecinam słowo, ponieważ jest to zaopiniowane. Dodatkowo jesteśmy związani, powiedzieliśmy to wcześniej. Dzisiaj mamy do 6.1. marca. Uchwała musi być podjęta, wszystkie jednostki szczególne uchwały podejmują. Zatem niestety albo podejmujemy uchwałę, podejmujecie państwo, głosujecie za, tak, albo na odrzucanie i wtedy wchodzą niestety te niekorzystne dla mieszkańców i naszej gminy rozwiązania, że jest zlikwidowany jak nie pamiętam, czy to była komisja, czy to była komisja, była pani ze związków. I ta pani ze związków była zadowolona, gdzie mężczyźni przedstawili wniosek. I wtedy, nie wiem, czy by zaopiniowała tak tą uchwałę, gdyby wiedziała, że ona nie będzie. No dobrze, ale żeśmy ustalali wnioski przy tej pani. Na to wnioski nadal możemy przegłosować, to będą wnioskami, ale natomiast nie możemy. Ale czy wnioski radnych to jest wchodzenie w kompetencje i z butami w jakiejś tego? No przecież to są wnioski radnych. Żeby wnioski przegłosować, jakiekolwiek państwo zgłosi. Związki zaakceptowały uchwałę. Proszę państwa, państwo na poprzedniej sesji nie głosowaliście wniosków własnych, tylko uchwałę. Ale też nie były wnioski. Tu uchwała została przesłana do związków zawodowych i prokuratorium. W oparciu o te wnioski, które zostały przesłane. No to uchwała mówię. Pozwolę jeszcze raz, pani dyrektor. Idziemy na uchwałę. To jest ta sama uchwała, dziękuję wszystkie państwu. Wszystkie, tak, to jest ta sama. Szanowni państwo, w obecnym stanie prawnym, jak potwierdziła pani prawnik, jest tak, że możecie państwo zgłosić swoje wnioski, ja je przekażę i Radzie Pedagogicznej, i rodzicom. Jednakże ja nie mam nic przeciwko temu, żeby siódme i ósme klasy były w budynku szkoły podstawowej. Podważam pod rozwagę i refleksję tylko ideę tej decyzji, skoro większość nauczycieli uczących w tych 7
7 i 8 klasach na tym etapie, w tym roku szkolnym, to będą nauczyciele, którzy będą musieli przejść ze szkoły podstawowej. Ale jeżeli taka będzie decyzja Rady Pedagogicznej po koncepcji, wysłuchaniu koncepcji rodziców, przekonaniu rodziców, wsłuchując się w Państwa wnioski, ja rodzicom Państwa wnioski przekażę. Jeżeli decyzja rodziców będzie taka, dobrze, to my się wsłuchujemy we wnioski radnych, będzie 7 i 8 klasa w przyszłości w budynku szkoły podstawowej. Ja nie mam nic przeciwko temu, jednakże proszę, może nie teraz na tej sesji, rozważyć, jaka jest Państwa intencja. Czy żeby liczba dzieci, liczba odbywających zajęcia w budynku była zaspokojona, czy też żeby było to dla dobra uczniów? Jaka jest intencja, że akurat mają przejść 7 i 8 klasy, że nie dajecie Państwa, Państwo, przepraszam, marginesu na to, aby za zgodą czy po konsultacjach z osobami najbardziej zainteresowanymi, czyli rodzicami i nauczycielami, wypracować taki model, który będzie akceptowalny dla nas wszystkich, biorąc pod uwagę Państwa wnioski. Ja Państwa wnioski oczywiście przekażę, rodzice je znają. Ja bym tego nie powiedziała, gdyby nie doszły mnie słuchy, ale wiem, że takie pismo wpłynęło, czy wpłynie do organu prowadzącego, wobec tego uprzedziłam o nim. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby dzieci przeszły fizycznie, tylko jaka jest tego intencja? Czym ma to tym dzieciom, w jaki sposób pozytywnie ma to wpłynąć na właśnie tę 7 klasę? Bo na razie by przeszły 2 7 klasy. Czy nie damy sobie marginesu na to, żeby się zastanowić, że są 2 lata do wygaszenia gimnazjum? Ja już wczoraj mówiłam nauczycielom, że nauczyciele będą mieli, pani dyrektor zresztą podała mi taką informację, będą mieli zabezpieczone godziny, które zabezpieczą etaty. W następnym roku niektórzy nauczyciele będą już pracowali z klasami 7. W następnym roku na pewno będą pracowali z 7 i z 8. Zastanawiamy się nad tym, jak rozszerzyć siatkę przedmiotów, żeby wszyscy nauczyciele za 3 lata znaleźli pełne zatrudnienie w rocznikach od 1 do 8 klasy. Jednakże proszę mi powiedzieć, że ta decyzja, że właśnie od 1 września 2017 siódme klasy mają fizycznie znaleźć się w budynku szkoły, budynku dawnego gimnazjum, wypływa z Państwa troski o tych uczniów. Proszę poddać to refleksji, bo ja nie bardzo rozumiem intencje. Jeżeli Państwo wiecie, bo o tym mówi Pan Burmistrz, bo taka jest liczba dzieci w gminie, zważywszy, że będą po 3 oddziały, że nastąpi taka sytuacja, że będzie to warunek sine qua non użytkowania budynku gimnazjum, przepraszam bardzo. Wobec tego, Szanowni Państwo, pozwólcie, że złożę Wam deklarację, że nikt nie ma na uwadze tego, żeby zrobić przeciwko Wam dla swojego widzimisię, czy niezgodnie z Państwa wnioskami. Ja te wszystkie wnioski, ponieważ do mnie rodzice jeszcze z tym pismem nie przyszli. Ja Państwa uprzedziłam poza protokołem. Ale jak rodzice do mnie z pismem przyjdą, najpierw się zwrócimy do organu prowadzącego. To dzisiaj mogli przyjść, bo dzisiaj jest podjęta uchwała. Nie, ponieważ uchwała nie implikuje zapisu, nie może implikować zapisu o konieczności fizycznego przejścia uczniów do żadnego budynku. Rodzice klaszusty zadecydują o tym, jak będzie sieć szkół w gimnazjum. Nie, sieć szkół jest... Sieć szkół jest... Sieć szkół. Proszę Państwa. Tak, proszę Państwa. Wobec tego ostatnie zdanie. Ja deklaruję chęć mediowania wśród rodziców Państwa wniosków. I deklaruję to, natomiast muszę mieć przekonanie i rodzice muszą.
przepraszam, muszę mieć czym przekonać, że Państwo macie na uwadze dobro ich dzieci. Pani dyrektor, Pani powiedziała, że będzie, że skonsultowała to Pani z rodzicami uczniów. Nie konsultowałam, ale że jest rodzice. Pani, bo, ale mówiła Pani, że przeprowadzi Pani konsultację. Chciałabym, żeby te konsultacje były nie tylko z rodzicami klas szóstych, ale także pierwszej klasy, drugiej. To co innego jest dziecko siedmioletnie, a 16 czy 17, a nawet 18-letnie w tej samej szkole. Rozumiem, natomiast w szkole podstawowej nie ma dzieci jeszcze 18-letnich, ale czasami ale, rozumiem, ale proszę pani radna, z całym szacunkiem, wobec tego trzeba by do ustawodawcy się zwrócić z takim wnioskiem, dlaczego jest szkoła ośmioklasowa. My ja z tym nie mogę, bo pani dyrektor, ja mogę konsultację. Klas szóstych. Pismo złożyli czy złożą, to może też trzeba by porozmawiać z rodzicami klas pierwszych i drugich. Czyli najmniejsza, dobrze? Bo to jest, siedzę, rozgląd, w której klasie dziecko rodzic ma, ten będzie miał inne zdanie, więc konsultacje same dobrze. Skonsultujemy wszystkie decyzje podejmowane odnośnie miejsca odbywania zajęć z przedstawicielami Rady Rodziców Wszystkich Uczniów. Mogę zabrać głos. I chciałam powiedzieć tak, że rzeczywiście szkoda, że ta cała dyskusja rozgorzała w tej chwili dopiero, kiedy właściwie już musimy podjąć decyzję. Powiem tak, powtarza się to i potwierdza się to, co było powiedziane na komisjach lutowych, to co powiedziała pani dyrektor, że będzie się wspierać innymi nauczycielami, chodziło o gimnazjum. I tutaj to wszystko, co w tej chwili mówi, to po prostu potwierdza się to, bo powiedziała w swoim wypowiedziu pięknie, że rzeczywiście najważniejsze jest dobro dziecka, że dla niej bardzo ważna jest wola rodziców. Ale ja wiem, że ta oświata zrobiła wielu krzywdę, wielu dzieciom, rodzicom, nam, ale nie reforma. Ale no niestety nie dzieci rządzą w szkole, tylko pani dyrektor musi podjąć decyzję. Skoro taka była nasza wola, żeby te siódme, ósme klasy przeszły, wiadomo, że rodzice klas szóstych będą za tym, żeby te dzieci zostały dalej z tymi samymi wychowawcami. Natomiast to, co powiedziała Dorota, co z rodzicami dzieci klas pierwszej, drugiej, trzeciej, tych maluchów. Ruszyło mnie kolejne stwierdzenie, i pani dyrektor, która powiedziała na wstępie, że jakoś zagospodaruje gimnazjum. Co to znaczy? Jak się mają czuć nauczyciele z gimnazjum? Po prostu dla mnie to jest niepojęte. Powiedziała tak samo w którymś tam słowie, że ma w gimnazjum nauczycieli dodatkowych. Jakich dodatkowych? To jest jedna szkoła, to są jedni nauczyciele należący do tej samej szkoły. I przykro jest słuchać, że już na samym początku nauczyciele są podzieleni. Nie wiem, czy to jest. Czyż ci nauczyciele, że pani 1 września ci nauczyciele stają się nauczycielami szkoły podstawowej. Więc jak pani dyrektor może mówić, że są inni nauczyciele? Oprócz tego, że szanujemy panią dyrektor, pana burmistrza, bardzo proszę po raz kolejny szanować radnych. Dziękuję. Nie, przepraszam, ja chciałam zabrać głos. Radny Piłat, ten temat się nie zamyka tak ważnej dyskusji. Mogę prosić mikrofon? Proszę. Ale koleżanko, ja nie zapracowałem mikrofonu. Jakby pani radna słyszała, to pan radny Piłat miał taki powód, żeby opuścić te dzisiejsze obrady. Więc tak, ja to podsumuję, jak ja to widzę, jako nauczyciel i podkreślam, że mieszkaniec. Tak? Jestem. Więc tak, taki wniosek numer jeden. Jeżeli mieszkaniec pilnuje jakieś tam swoje sprawy, bo nie ukrywam, że jest to jakaś moja sprawa, bo jestem nauczycielem, i chodzi na przykład na komisję,
dowiaduje się na komisji, że będzie, będzie podjęta uchwała na podstawie wniosku, które przeczytał pan radny Bobek, po czym uchwała jest podjęta jakby bez uwzględnienia tych wniosków, to jak ja mam się czuć jako mieszkaniec? No tak, to tak. Ale jak? Też jestem mieszkańcem. Ja też mam dzieci. Ja rodzinę zrozumiałem. Widać tyle. To jest nieprawda. No po prostu, może faktycznie to jest taka selekcja. Wnioski wszystkie zostają uwzględnione w uchwale. Bo inaczej by radni nie podjęli tejże uchwały. Nie, nie, nie. Ja, pan burmistrz dobrze wie, byłam na komisji, pilnowałam, jakie wnioski mają być uwzględnione przy podjęciu uchwały, więc nie czułam potrzeby, że muszę jeszcze przychodzić na sesję 23 lutego i zaglądać tutaj radni, czy na pewno to jest. Ale jest. Ale no, pani to weryfikowali, dopytywali w przerwie pani Grażyny Dubako, czy ich wnioski są skonsumowane w projekcie uchwały, po czym podjęli głosowanie i przyjęli to jednogłośnie, proszę pani. W porządku, ale gdzie są zawarte te wnioski? Nie da się w uchwale napisać wniosku, że siódma klasa przejdzie w tym roku. Dobrze, no jak mamy to wpisać do tego projektu, który dzisiaj procedujemy, coś, czego się wpisać nie da. Dobrze, ale ja znam pytanie, czy mogły być w uzasadnieniu, pani prawo? Uzasadnienie że się uchwały. Nie, bo nie może być w uzasadnieniu coś, co jest niezgodne z przepisami. No to właśnie na podstawie czego my mamy ufać? No co my mamy dzisiaj? Ja tutaj nie dawajmy zbyt wielkiemu znaczeniu uzasadnienie do uchwały. Uzasadnienie uchwały to jest tylko opiniowanie, to są procedury, żeby uchwała miała być przyjęta. To są wyjaśnienia, czy w uzasadnieniu będzie trzy zdania, czy trzy akapity, czy trzy strony, nie ma to znaczenia, a na pewno nie możemy w niej zabierać za żadnych rozwiązań prawnych, a już na pewno nie takich, które są sprzeczne. Zwracam na to uwagę, uzasadnienie nie ma mieć żadnych merytorycznych, dlatego wyjaśniać. Drugie pytanie. Na jakiej podstawie kurator wydał opinię, nie znając tych wniosków? Kurator opiniuje projekt uchwały zgodnie z ustawą, jeżeli... której nie ma nic, proszę Państwa, nie ma nic. Są kuratorzy, teraz Państwo, kto się zgadza, może zrobić kartę reaktora, że nie, to nie jest jego wina. No ale kurator zrobił zgodnie z procedurą, proszę Państwa, no jeżeli będzie to weryfikowane dalej przez kuratorium, tak, bo wszyscy będą informowani, wszystkie organa o tym, że uchwała została podjęta, bądź też nie, ale kurator opiniuje projekt uchwały. Ja to widzę, także, przepraszam, to mogła być, być ten projekt uchwały, który jest. Nie wiem jeszcze dodatkowo, jak Państwo to widzicie, mogliście odrębnie rzut kuratorowi przesłać. On by wtedy powiedział, że się absolutnie nie zgadza i byłoby tak. Kurator 150 samorządów ma w województwie i oprócz projektów uchwał on ma opiniować Państwa wnioski, żeby siódma klasa w danym roku przeszła do tego budynku innego, no z całym szacunkiem nie podjąłby się tego trudu, przerosłoby to jego kompetencje i możliwości. Uchwała ma preambułę prawną i na tej podstawie jest przyjmowana. Nie można w sobie uchwałę zapisywać dowolnie. Dobrze, to inaczej. Musi wynikać, wynika z ustawy prawo oświatowej. Dobrze, to inaczej, panie przewodniczący. Uchwała jest wspaniała, już się jej nie czepiam, tak? Kolejne pytanie mam. To jak Państwo zamierzają, że tak powiem, dotrzymać zobowiązań wobec nas, 23 lutego, czy tam 9 lutego z komisji. Jak zamierzacie dotrzymać tych zobowiązań? Bo nam coś obiecaliście, tak? To jak zamierzacie? Na jakiej podstawie? Nieraz pan mówi, że nie musi. Że siódmej na przykład klasy przyjdą do nas. Ale to nie jest... Teraz robicie klasy szóstej. To ja mam powiedzieć, że jeszcze go pan nie może dotrzymać. Ale to no czy to jest tak, jeszcze panu dziękowaliśmy za to, że pan zmienił zdanie. Nie proszę panu, nie mogę pani obiecać, że na co nie ma wpływu. Ja to widzę inaczej, proszę państwa. Przegłosowaliście wnioski, które są do wykonania. Do wykonania są te, które są zgodnie z przepisami i z prawem. I dobrą wolą pani dyrektor i nas wszystkich jest, aby państwa wnioski przegłosowane, te nieformalne, były zrealizowane. Ale nie zależy to tylko od państwa, ani ode mnie, ani od pani dyrektor, tylko od suwerena, którego wielokrotnie macie pretensje, że coś się dzieje poza nami, że rząd nie konsultuje, że podjął
nową ustawę o reformie oświaty, nie wystarczająco skonsultował, a sami na własnym podwórku uważacie, że rodziców nie należy o to pytać, dzieci też nie mają nic do gadania, bo najlepiej stanowisko rady jest. Nie, przepraszam. Dokładnie jesteście tak rodzice samo. Rodzice wiedzą o tym. Ale rodziców nie było na sesji, byli tylko rodzice z Wapnicy. Ja powiem. Tak, teraz rodzice ze szkoły podstawowej, przepraszam, nie interesują się, ponieważ jeżeli to było omawiane na sesji 23 lutego, to od tej pory mieli ponad miesiąc, żeby interweniować, nie wiem, protestować. Czy ja mogę wreszcie się do dać głos, że im się to nie podoba? Ale przecież nie możemy wymagać od rodziców, żeby... Ale teraz pan wymaga, teraz pan czeka, ale Ale chwileczkę, ja się zgłosiłem, że coś powiedzieć. Przypomniam jeszcze, nie dajcie z tobą, że ja wam nie przeszkadzam. Ale strajk. W dniu dzisiejszym jesteśmy przy uchwale, która została wypracowana na bazie poprzednich spotkań. I ma ona taki kształt po naszych ustaleniach, jak to niektórzy mówią, nieformalnych wnioskach, ale wnioskach, które radni przy tym stole zgłaszali. Cała praca szła w kierunku trzech rzeczy. Zabezpieczenia miejsc pracy dla wszystkich nauczycieli ze szkoły podstawowej, wygaszanego gimnazjum, utrzymania budynku oświatowego, na który zostały poniesione jakieś nakłady i to niemałe, myślę tu o gimnazjum, jak również o szkole podstawowej. I teraz, żeby ta uchwała osiągnęła taki kształt, jaki ma dzisiaj, były te nasze wnioski. I było powiedziane, gdzie wszyscy to zaakceptowali, że z chwilą, kiedy wygaśnie gimnazjum, klasy siódme przechodzą do tego budynku i w tym momencie nie było jakiegoś oporu czy stwierdzenia, że tak nie będzie. My żeśmy to przyjęli, że tak będzie. Ponieważ się powołujemy dzisiaj bardzo często na wypowiedzi pani dyrektor, pani Domy, no niestety, nie ma takiej konkretnej deklaracji, że tak się stanie. Kolejną rzeczą, o której żeśmy mówili, to były arkusze organizacyjne. Pan burmistrz mówi, że na tą chwilę czy na tamtą chwilę to nie było możliwe, bo najpierw trzeba było podjąć uchwałę. Ale przecież można było zrobić tak zwany ślepy arkusz, tak? Projekt, tak? I na bazie tego... Momencik, ja mówię. Na bazie tego byśmy mieli pewną wiedzę, jak to w przyszłości będzie wyglądało. I teraz najistotniejsza rzecz, to o czym mówimy. Mówimy o suwerenie. Ja też jestem za tym, bo mi się nie podoba, że w tej chwili jakiś tam jeden pan uważa moją opinię, że jestem jego wyznawcą czy suwerenem. Mogliśmy takie spotkania, czy poprosić rodziców o wydanie takich opinii, już wiedząc, jak będzie ta oświata funkcjonowała w nowych realiach, żeby rodzice w szkołach takie opinie przedstawili, tak? I kolejna rzecz, to co podkreślamy, na pierwszym miejscu są dzieci, później jest ten, który te dzieci uczy, a później jesteśmy my rodzice. No to jest jedna rzecz, ja się zgadzam i zawsze słuchałem opinii rodziców, natomiast zadajmy sobie pytanie, przecież my, żeby stworzyć jak najlepsze warunki dla dzieci, dla ludzi, którzy te dzieci uczą, no to w jakiś sposób musimy podjąć jakieś decyzje niekoniecznie zgodne z oczekiwaniami większości rodziców. Wszystkich. Przecież przy tym stole też. Ktoś jest za, ktoś jest przeciw. Tak? Także uważam, że od strony formalno-prawnej z tym już nic nie zrobimy, tylko teraz, żeby załagodzić ten cały stan rzeczy i doprowadzić do jakiejś normalności, bo ja nie pamiętam takiej sesji, a bywały różne, burzliwe. Po prostu wydaje mi się, że środowisko, którego to dotyczy, no musi się spotkać i się dogadać, bo... Ale nie mam wpływu na arkusz organizacyjny. Ja nie mówię, czy macie... Czy macie, czy nie macie, tylko po prostu chodzi o wyłagodzenie tego całego zatargu, który w tej chwili powstał. Tak? No bo, no, krótko jesteśmy zdani po prostu na... Tak, no i tyle.
Natomiast ja, my się czujemy oszukani, bo inaczej się ugadywaliśmy, inaczej jest dzisiaj. Dlatego to wszystko wypłynęło. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ale jeszcze na koniec taki cytat sobie przygotowałam z Fredry, bo będzie ważny. Każda władza, zwłaszcza nadużyta, w szczęściu i smutku innych, niech swój wyrok czyta. Dziękuję. Ja myślę, że tutaj jesteśmy zgodni, że oczekujemy pewnych deklaracji od pani dyrektor, żeby były jasne, klarowne, wypowiedziane, żeby nauczyciele gimnazjum byli spokojni o swoje dalsze zatrudnienie. Pani radna, i tego oczekujemy. Żadne deklaracje nie zmienią treści projektu uchwały, bo te projekty takie. Jeżeli pracujemy na zaufaniu, to wydaje mi się, że dosyć padło wniosku w deklaracji. Możemy zrobić trzy podstawowe. O zamknięcie dyskusji i przystąpienie do przegłosowania. Panie przewodniczący, to musimy zrobić trzy podstawowe w takim razie, jeżeli idziemy do tego. Zawsze dyskusja zmierza o to, żeby były jakieś zapewnienia. Pani dyrektor, że wszyscy będą mieć zapewnienie, a nie wszyscy wszystko zapewnienie. Ale to na razie są Czasy. Mamy projekt uchwały, albo ją głosujemy, albo też nie. Zwróćcie Państwo uwagę, że są inne możliwości prawne, żeby tutaj, chcecie dzisiaj deklaracji, nie wiem, co, Pani Dyrektor. Pamiętajcie Państwo, że weszła nowa ustawa, odwołuję, czytajcie Państwo przepisy nowe. Mamy ustawę na przykład o petycjach, tak, które odnoszą się do wszystkich organów. Jeżeli mieszkańcy, grupa, nauczyciele, mieszkańcy, rada pedagogiczna, ktokolwiek ma jakiś wniosek do organu, do urzędu, może taki wniosek pisemny złożyć, podpisy, tak? Możemy o to wnioskować i w drodze takich negocjacji gdzieś tam żądać tego, czego chcemy, jakichś swoich interesów. Dzisiaj, cokolwiek Państwo powiecie, nie zmierza to do załatwienia tematu. Albo podejmujemy tę uchwałę, albo nie podejmujemy, rozwiązanie, wygaśnięcie tutaj gimnazjum. Przepraszam, a ile jest czasu na rozpatrzenie petycji? Mamy ustawowy plan chyba 3 miesiące. Fajnie, dziękujemy. Ale to jest najdłuższy termin. To jest formuła, która daje szansę na to, że organ ma jednak wypowiedzi w tej sprawie. Tam są wnioski organu odnośnie. Wnioski były. Jeszcze chciałbym jedno zdanie, bo my tak chcemy tego zapewnienia, którego nie możemy w tym momencie uzyskać. Czy my dzisiaj tą uchwałę podejmiemy, czy nie, to tak naprawdę już nie ma żadnego znaczenia. Mówimy sobie tutaj o tych dobrych takich praktykach i wzajemnym zaufaniu. My mamy jeden sposób taki jakby kontrolny, tak? Bo mówimy ufaj i kontroluj. Pamiętajmy jedną rzecz, że my w grudniu się spotkamy i będziemy tutaj ustalali budżet gminy i będziemy też budżet przekazywany na oświatę. Wydaje mi się, że takim, bo my jako radni nie jesteśmy specjalistami, ja jestem przewodniczącym komisji budżetowej i przy tych zapisach, pamiętajmy, utrzymanie 3 budynków szkół, utrzymanie dodatkowego tego oddziału, to się przełoży, to nie są setki tysięcy, ale to już wchodzimy w miliony. No i jeżeli, to chyba na takim wzajemnym zaufaniu powinniśmy to wszystko opierać, bo takie nasze słowne deklaracje to tak jakby nie mają, no nie mają znaczenia, tak? Zostawiamy sobie tak jakby czas, a ja osobiście, jeśli chodzi o ten projekt uchwały, to ja nie będę głosował za. Musimy sobie przyjąć, że to doprowadzi do likwidacji gimnazjum, wygaszenia gimnazjum, czy na innej podstawie, zwróciliśmy się. Proszę uwagę, bo potem powiecie Państwo, że nie mieliście z waszym głosowaniem. To jest bardzo ważna sytuacja między przyjęciem a nieprzyjęciem. Proszę Państwa, pewne podejmowanie uchwał
tak, budzi, rodzi skutki ustawowe. Tu z ustawy wprowadzającej, ustawę prawo światowe wynika, że jeżeli nie podejmiecie Państwo uchwały w tej brzmieniu do 31 marca, czyli do dzisiaj, skutkiem jest między innymi tym materialnym takim, że rozwiązują się gimnazje. To jest ta różnica. Że pani dyrektor nie może przysiąc, że siódme klasy przejdą. Tylko z tego jednego powodu. Zauważcie Państwo, co ważycie. Uchwała się niczym nie zmieniła. Jedyną rzeczą, która tu Państwa nagle w jakiś dziwny sposób poruszyła, jest to, że pani dyrektor nie chce przysiąc, że siódme klasy na pewno znajdą się w budynku przy ulicy Kolejowej, ponieważ zaznaczyła, że musi to porozmawiać o tym z rodzicami. Powiedziała, że stara się mediować, że przekonać rodziców, bo nic więcej zrobić nie może. Ja też Państwu nie przyrzeknę, że znajdą się siódme klasy na Kolejowej, bo może się nie znają, jak będzie strajk, protest rodziców i co innego. I co wtedy zrobimy? Nakażemy? Policja wprowadzi dzieci na ulicę Kolejową? No szanowni Państwo, mówimy o hipotetycznym zagrożeniu pewnym. Więc daliśmy raz, szanując wszystkie Państwa wnioski. Mówimy tylko jedno. Pani dyrektor się zobowiąże i będzie chciała przekonać rodziców, którzy petycję złożyli, wpłynęła, że nie chcą na Kolejową, żeby jednak tam poszli, dlatego że mają pracownię, że jest dobra, sprawdzona kadra, która uczy dzieci w tym wieku od lat i odnosi sukcesy. Będzie używała argumentów prawdziwych. Państwo ją w tym wesprzecie. Ale zostawmy fachowcom, tym, którzy się na tym najlepiej znają, ich zadania. Ja nienawidzę wchodzić w cudze kompetencje. Czy ja mówię o radownictwie, o szczegółach, panie Mateuszu? Czy mówię panu doktorowi, co ma robić? Dajmy im swobodę, nakreślamy ramy działania, a niech nauczyciele i rodzice razem wypracują najlepsze dla tych międzykrojów stanowisko. Czy to jest zaprzeczenie czegokolwiek? Ja mam tylko pytanie takie jeszcze tutaj. Bo mówimy o tym, że jeżeli nie przyjmiemy tej uchwały zatwierdzonej przez kuratora, no to wygasają gimnazja. Ale ja chciałabym zapytać, jaka byłaby dalsza procedura, ale jaka byłaby procedura, gdybyśmy wprowadzili jakieś zmiany do tej uchwały, ale nie ma możliwości, jeżeli cokolwiek zmieniamy. Ja uważam, ale nie jest na pewno, to pani prawda, można się wypowiedzieć, poczekajcie, ale mówimy o tym, jak nie przyjmujemy, ale jeżeli robimy zmianę w tej uchwale, to co mówiła pani dyrektor, że wykreślamy na przykład słowo ewentualnych, tak? Czy w tym momencie ta uchwała jest jak gdyby dla nas ważna, przesyłamy ją ponownie do zatwierdzenia przez kuratora, ale my chcemy zmienić uchwałę, która trzykrotnie przesłanie do Państwa procedurę przyjmowania tego od momentu dyskusji, przyjęcia projektu uchwały, opiniowania i tak dalej. Wyraźnie wyznaczałem, że projekt uchwały zatwierdzony przez kuratora nie może się tym różnić, że to jest równoznaczne z odrzuceniem projektu uchwały zatwierdzonego i przyjęciem innych procedur. Może już dyrektor, proszę panią Tamarę Starakowską. Ja może poproszę spokojne emocje, bo pan burmistrz oczywiście bardzo, bardzo mocno emocjonalnie pan burmistrz mówi, ja już się tu zaczęłam martwić, żeby się coś nie wydarzyło, panie burmistrzu, to ciśnienie się podniesie za bardzo. Szanowni Państwo, nie powiedział przed chwilą pani prawnik, rzeczywiście nie podjęcie tej uchwały będzie skutkowało likwidowaniem gimnazjum, a nie o czyli czymś gorszym. Czas pokaże. Za dwa lata czas pokaże. Czy słowo ewentualnie ma znaczenie, czy nie ma znaczenia? Na pewno pani dyrektor ma bardzo duże zadanie zintegrowania wszystkiego, środowiska oświatowego całego. Zresztą o tym my mamy wolę, jesteśmy otwarci i tego naprawdę chcemy. Również zintegrowania młodzieży, bo to przecież będzie już nasza wspólna młodzież podstawówkowa, bo również uczniowie gimnazjum będą uczniami szkoły podstawowej. Od 1 września, zresztą pani dyrektor na konkursie, pozwolę sobie przypomnieć, zadałam pytanie, że od września prawie 120 uczniów, prawie 25 nauczycieli, prawie 15 pracowników administracji i obsługi będzie pod zarządem pani dyrektor. I
co będzie priorytetem. Pani dyrektor powiedziała, że spotka się z Radą Pedagogiczną, co zresztą wczoraj uczyniła. I zresztą później w rozmowie ja powiedziałam, ja oczekiwałam tego jednego słowa, integracja. Bo naprawdę nikomu nie zależy tu na jakiejś niechęci do siebie. Wszyscy jesteśmy fachowcami, a to, że ustawodawca przewidział te 5000 nowych miejsc pracy, to proszę Państwa, to tylko chodzi o to, że trochę mieliśmy tych nadgodzin. Troszeczkę było. Teraz jest zakaz nadgodzin. Jest po prostu 18 etat i koniec i kropka. Chyba, że tak jak Pani Dyrektor wczoraj mówiła o tym, że no, wynika to, chociażby ja matematyk, 5 razy 4, 20, więc nie mogę mieć pół klasy, prawda, na lekcji, tylko muszę mieć całą klasę. Więc to wszystko wyjdzie, czas pokaże. Ja proszę, podejmijcie tą uchwałę, bo my psychicznie już się bardzo przygotowaliśmy do tego, że będziemy nauczycielami szkoły podstawowej na Leśnej. Nie ma innego wyjścia. Dziękuję za zamknięcie dyskusji i przystąpienie do przegłosowania projektu uchwały. Bardzo proszę, kto jest za przyjęcie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą prawo oświatowe, proszę podniesienie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Raz, dwa, trzy, cztery. 10 osób, tak? Już zgadza się. Andrzej, na ciebie się zgadza. Byłeś za. Jeszcze proszę. 11. Jest nas 1-6. Nie zgadza się, 11-6. To jest 12. Nie podjęto tej uchwały. Ale nie zgadza się, proszę bardzo. Kto jest jeszcze ponownie, kto jest za przyjęcie projektu uchwały? Proszę wyraźnie podnieść rękę. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobrze. Kto jest przeciwny? Powinno być. Nie widzę. Kto się wstrzymał od głosu? Powinno być 4. Projekt uchwały przyszedł. 7. Dziękuję. Przerwa? No dobrze. 7, 4. Nie, do głosowania. Co mi teraz mamy? Siedemnastki, teraz mamy te. Prace konserwatorskie, to ja muszę na sobie zacząć robić prace konserwatorskie. Ja chciałam powiedzieć tylko, że bardzo nie podobały mi się po zakończeniu wysłuchania. W czasie wypowiedzi pani Kamalistera. Jestem trwała już. Trzeba o tym mówić, ja o tym mówię. To było bardzo Musiał komentować, nic tego nie robił. Jest pan na to? Żeby wojnę wywołać z powodu jednej godziny, nikt nie musi jeszcze przysięgi. Siódme klasy przejdą, bo nikt taki dać nie może. Bo jak się ubiorą rodzice jako z kółeczkiem strajk, tak jak dzisiaj przyszli nauczyciele, i powiedzą, my jesteśmy nie, co prawda nie nauczycielami, ale mieszkańcami i rodzicami. I my mamy również do was prośbę, żeby nasze dzieci nie przechodziły, to wtedy zderzycie się z innym. To, co się do nas ma pretensja, że suweren i tak dalej, że my na, to cytat pani Fredro, pani Doroty Sierewicz, odnosi się równie dobrze do decyzji, którą chce wymusić na dyrektorze, który ma powiedzieć wszystkie dzieci natychmiast na kolejce. To da taką gwarancję. Ja nie wiem. Powtarzam, że nie podobał mi się komentarz końcowy w czasie wypowiedzi pani Tamary Strachowskiej, naszego burmistrza, bo nie powinno mieć coś takiego miejsca. Boże, no ja zawsze jestem winny, już się do tego przyzwyczaiłem. Taka fucha. I przywilej. Drodzy Państwo, punkt 17. Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, prace autorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku. Tam jest też błąd. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, jak wiecie Państwo, jeden z wniosków chcemy zrealizować. Dotyczy on przyznania dotacji na pracę konserwatorską w wysokości 20 tysięcy złotych. I realizujemy Państwa podjętą uchwałę budżetową, ale konieczne jest też przyjęcie uchwały już kierunkowej, jeżeli chodzi o jedno z tych zadań. Dlatego bardzo proszę o przyjęcie. Stanowisko pozytywne. Komisja Komunalna. Również pozytywnie. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tej sprawie? Bardzo proszę. Ktoś za przyjęciem projektu? Proszę podnieść rękę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się? Proszę. Nie widzę jednogłośnie. Za 11:100. Gratuluję w tym momencie. Punkt 18. Projekt uchwały w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Wojewoda, jak mówimy, ta sprawa ma swój ciąg od wezwania wojewody do uchylenia przez Radę mandatu radnego Katarzyny Natkańskiej. Przyjęliśmy stanowisko w tej sprawie odmowne. Wojewoda przysłał ponownie swoje stanowisko wzywające nas do przyjęcia uchwały w terminie ustawowym 30 dni. My przygotowujemy uchwałę w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. No, może po prostu panie prasie poproszę, bo o takich procedurach tutaj no jest wymagana oczywiście jak najbardziej radny ma prawo zadać po swojej sprawie. Dziękuję za udostępnienie tego głosu. Natomiast myślę, że wczoraj na komisji powiedziałam wszystko. Powiem tak, jestem zażenowana sytuacją, która ma miejsce i to, co się słyszy dalej. Ja mogę tylko przeprosić i po prostu czekam na dalszy tok wydarzeń. Mówiąc o tym projektu, ja też kierowałem się tym, że no, dla mnie też osobiście te podstawy i argumenty wojewody są zrozumiałe. No, jest to organem nadzoru i rzeczywiście no, to, co możemy zrobić, to tylko przyjąć jakby deklarację i łączyć jakby z Pani. To i tak jest dużo, Panie Przewodniczący. Dziękuję Wam bardzo. Bardzo proszę, czy nie to wszystko w takim razie. Szanowni Państwo, ale chcę powiedzieć, bo obsługuję, mamy się ta przyjemność obsługiwania innych JSD. Teraz kontrole są wszędzie, w każdej JSD i powszechne są niestety informacje do wielu radnych, czy to w powiecie, w radzie powiatów, czy w radach miejskich, czy w radach gmin, o tym, że się takie kontrole toczy, więc to proszę absolutnie tutaj nie brać jakoś gdzieś do siebie, bo mnóstwo jest takich postępowań, gdzie są właśnie postępowania wyjaśniające i później wojewoda decyduje, czy wygasi, czy nie wygasi. Zwracam uwagę na procedurę, tak, później odwoławczą, ale to jest teraz powszechne, tak jak zwracam uwagę w KRS-ach, tak, wszystkie są teraz kontrole, czyli złożone sprawozdania, zawsze zagadania z prokuratura, a teraz słuchajcie Państwo, każde przepisy, wiem, że się bardzo powszechnie zmieniły, to jeszcze jest kontrola w każdym aspekcie takiej naszej działalności publicznej. Dziękuję bardzo. I też przypominam, że w sytuacji osobistej radnego radny nie uczestniczył w głosowaniu. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Wstrzymał się. Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. I projekt w punkcie 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 35 przez 337 przez 09 Rady Miejskiej Międzyzdroja z dnia 3 lutego 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu Zatrzymania Międzydrogi Honorowy Obywatel Międzyzdroju. Tutaj wnioskuję do Państwa o przesunięcie terminu zgłaszania wniosku z 31 marca do 31 sierpnia, a to dlatego, że przyjęliśmy też takie wewnętrzne rozwiązania, że sesje uroczyste będą się odbywać 11 listopada, Dzień Niepodległości. W związku z tym zasadne jest, by ten termin przedłużyć. Wtedy Konwent Seniorów, Konwent Przewodniczących będzie miał czas we wrześniu i październiku, żeby to zaopiniować. Prawda, dzisiaj wpłynął jeden z wniosków, ale on po prostu będzie czekał na rozpatrzenie. Ja poinformuję wnioskodawców, że będziemy czekać na rozpatrzenie do tego we wrześniu bieżącego. Stanowisko komisji to były pozytywne, ja mówię, że przecież nie będę to. Czy są Państwa uwagi do tego projektu?
Nie widzę związku z tym. Bardzo proszę. Kto jest za przyjęciem projektu? Proszę podnieść. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Proszę. Dziękuję bardzo. I tym sposobem wyczerpaliśmy projekty uchwał. Teraz sprawozdanie dla burmistrza. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, króciutko, bo już emocji było sporo dzisiaj, dlatego odczytam to. 23 lutego, 30 sesja Rady Miejskiej Międzyzdroja, następnego spotkania z przedstawicielami Urzędu Morskiego w Szczecinie, WPN Międzyzdroja oraz współwłaścicielami terenu bazy rybackiej w sprawie do zagospodarowania i uporządkowania tego terenu. 27 lutego udział w spotkaniu w sprawie organizacji Festiwalu Gwiazd Międzyzdroja, dnia 1 do 6 marca w Krakowie na konferencji kadry kierowniczych oświaty. 6 marca odbyły się eliminacje gminne ogólnopolskiego wiedzy, turnieju wiedzy pożarniczej. 7 marca posiedzenie komisji rewizyjnej, na następnego udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, a także spotkanie odbyło się w urzędzie z panem Jarosławem Arędziakiem, panem Surniekiem z Agencji Reklamowej BOR ze Szczecina oraz przedstawicielami szkół i klubów sportowych Fala w sprawie organizacji turnieju piłkarskiego dla uczniów szkół podstawowych w ramach cyklu Netto Mini Mundial. Eliminacje odbędą się 19 maja bieżącego roku na Stadionie Miejskim w Międzyzdroju. 9 marca udział w posiedzeniu Komisji Spraw Komunalnych i Społecznych. 10 marca udział w posiedzeniu Rady Naukowej WPN w Międzyzdroju w sprawie budowy drogi S3. 13 marca wyjazd służbowy do Stuchowa z komendantem Straży Miejskiej na posiedzenie Konwentu Wójtów Burmistrzów Powiatu Kamieńskiego. 14 marca udział w posiedzeniu wspólnej Komisji Rady Miejskiej. 15 marca spotkanie z panią Anią Płatek w sprawie koncepcji budowy obiektów handlowych przed Molo. 16 marca wyjazd służbowy do Warszawy na szóste forum samorządowe oraz spotkanie w TVP w sprawie transmisji 22. Festiwalu Gwiazd Międzyzdroja. Następnego dnia udział w otwarciu trzeciej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej cyklu Najnowsze Trendy w Stomatologii. 18 marca odbyły się Mistrzostwa Polski Północnej Polskiej Federacji Kyoku Bushin Karate w hali sportowej SP1 Międzyzdroja. Samorządy reprezentowali pani Jadwiga Bobak oraz pan Adam Jakubowski. 19 marca odbył się 13 turniej bydża sportowego parami. Turniej otrzymał wyróżnienie z Polskiego Związku Brydża Sportowego za organizację dotychczasowych zawodów. Dostał jedną gwiazdkę. Parę najlepszym parom wręczał przewodniczący Rady Miejskiej. 20 marca spotkanie z panem Jackiem Staśkiewiczem, komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie w sprawie współpracy z OSP Międzyzdroje, a także udostępnienia pomieszczeń dla OSP Międzyzdroje oraz dofinansowania zakupu pojazdów gaśniczych. I tu jest informacja również, że otrzymaliśmy potwierdzenie, jesteśmy na etapie podpisywania umowy, gmina Międzyzdroje w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego pod nazwą zagospodarowanie terenów zieleni w Międzyzdrojach, a hasłem jest przewodnim Międzyzdroje Morze Zieleni. Jako jedyna w województwie zachodniopomorskim, jako jedna z 7 miast w Polsce uzyskała dofinansowanie w wysokości 5 142 338 zł i 16 groszy. Na to zadanie, a wartość tego projektu to ponad 6 milionów, dofinansowanie 85%. 22 marca odbył się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP1 w Międzyzdroju. 24 marca udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników i Rady Nadzorczej Spółki Załogowej na Nadal. Miał ostatnim górem w Słowenii.
się Państwu informowałem szeroko. Wczoraj posiedzenie wspólnej Komisji Rady Miejskiej, dzisiaj udział w 31. sesji Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Proszę pytania do Pana Burmistrza w zakresie sprawozdania. Spotkanie z Panią Płatek w sprawie koncepcji budowy obiektów handlowych przed MOLO i jeszcze udział w nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników i Rady Nadzorczej Spółka Polimery. Kolejne z roboczych spotkań w sprawie organizacji festiwalu. Mamy zapięty już program. Lada dzień ukażą się już materiały. Program będzie już do publicznej wiadomości. Lada dzień rozpocznie się sprzedaż internetowa biletów na poszczególne wydarzenia festiwalowe. Umawialiśmy również wyjazd, przyszły wyjazd, obecnie już przeszły na telewizji, z panem dyrektorem artystycznym Olafem Lubaszenko. Jakie wydarzenia chcielibyśmy, aby znalazły się w telewizji. Także, że tak powiem, na roboczo było to spotkanie już kończące sprawy programu. Natomiast kolejnym pytaniem była pani Ani Płatek. Ustalaliśmy dokładną koncepcję, jedną z koncepcji budowy tych obiektów handlowych przed MOLO. Nakreśliliśmy sobie harmonogram możliwy do realizacji, aby po wszystkich formalnych już tutaj naszych działaniach związanych z aportem będziemy mogli przystąpić do wyłonienia projektanta. Z jakie mamy oczekiwania i czy pani Płatek będzie chciała to realizować? Myślę, że to głównie o to chodziło. Na razie jest wstępna koncepcja, ale ona będzie oczywiście w momencie, kiedy podpiszemy umowę z dzisiaj pracującymi tam mieszkańcami w tych punktach handlowych. Następnym etapem będzie spotkanie tych wszystkich, którzy mieliby się znaleźć w nowych punktach. Z panią projektant, aby nanieśli i określili swoje oczekiwania, jeżeli chodzi o użytkowanie później tych obiektów. Są kwestie ustawienia ich względem ciągów pieszych, na słonecznienia, wystawek ewentualnych, czyli sprawy techniczne, ale takie, które będą miały wpływ na późniejszą pracę. Wiemy, dzieci będą mieli pracować tam 25 lat, więc trzeba zrobić to optymalnie, aby w tej pracy się czuli dobrze i mogli pracować cały rok. I kolejne dotyczące czego? Jeszcze raz. A, wygasły kadencyjność w spółkach Rady Nadzorczej i organu. Musieliśmy zwołać nadzwyczajne zebranie, aby przedłużyć kadencję rad nadzorczych, czyli takie zupełnie formalne. A także omówiłem po spotkaniu też z panią Płatek kolejny harmonogram działań, które spółka będzie musiała wykonać. Omówiliśmy też jednobrzmiące stanowisko, że musi być jednobrzmiące, podpisane przez urząd i przez spółkę. To wystąpienie do UKS-u w sprawie interpretacji podatku VAT, o czym rozmawialiśmy również na komisji. To były bardzo takie robocze spotkania dotyczące dzisiejszej sytuacji. Dziękuję. Bardzo proszę, Pani Katarzyna Krańska. Ja bym prosiła o... Ja byłem przed. Ale kobiety mają. Nie, no Kasia tak. Nie, ale nie o co. Proszę? Co? Kasia. Kasia, proszę, a ja byłem przed Mateuszem. Tak. Chodzi o punkt drugi i chodzi o punkt 16.
rybackiej. Jak wiecie Państwo, no dzisiaj sytuacja na bazie rybackiej, zwłaszcza po tych sztormach, jest trudna. Sztorm pokazał jakość zabudowy i właściwie słabość. I obnażył no, to, co odsłonił, czyli wysypisko. Można powiedzieć, w pewnych fragmentach nieformalne, tam bardzo dużo odpadów się znalazło. One były w jakiś tam sposób przykryte. To się wszystko okazało. A poza tym no, Urząd Morski i Urząd i Miejski Park Narodowy chcą mieć służebność dojazdu najlepiej zagwarantowaną do swoich działek, czyli Urząd Morski na plażę ciężkim sprzętem, kiedy jest taka konieczność. No i Park również, chociażby po to, żeby mu zremontować schody. A także no, i utrzymać czystości na swojej działce. I trzeba było, a zwołane było na wniosek właściwie Urzędu Morskiego, który wykonywał tam pracę no, z racji tego, że jest gospodarzem na terenie Skarbu Państwa, to musiał wykonać pewne prace za rybaków czterech, którzy prowadzą tam działalność związane z wyciąganiem i spuszczaniem na wodę łodzi, a musieli zdążyć przed śledziem. Więc musieli takie wykonania zastępcze robić za 120 tysięcy złotych. No i chcieli na przyszłość mieć wgląd również w to, jak to będzie funkcjonowało. Chcieli uporządkować, żeby na jednej, bo na dzisiaj są tam udziały. 12 współwłaścicieli ma 16 udziałów i tak naprawdę jak chodzi o śmieci, to nie są niczyje, tak? Nikt nie przyznaje, to nie moje. A jeżeli chodzi o odpowiedzialność jakąś, no to też tak rozmyta jest. I Urząd Morski mówi, no jak to powiedzcie mi do tych, którzy prowadzą działalność stricte rybacką, gdzie mamy umiejscowić już docelowo dla Was te wyciągarki, ale żeby one nie tutaj kolidowały z gastronomią. Tym bardziej, że no nie daj Boże pęka lina i osoba, która tam gdzieś w pobliżu się znajduje, a przyszła w innym celu, jest narażona na jakieś niebezpieczeństwo. Chcieli uporządkować, żeby część tych działek, żeby to sobie określili współwłaściciele w aktach notarialnych czy gdzieś, że dzielą się mniej więcej w taki inny sposób, może nie już właścicielsko, ale do użytkowania. Każdy miałby przypisany swój fragment tej wspólnej nieruchomości. No i wiedzą też, że my w planie zagospodarowania no, mamy przy radarze zjazd techniczny. Więc Urząd Morski, aby uniknąć tam konieczności korzystania z tych przejazdów, które są utrudnione, aby wykonać zjazd techniczny na plażę jak najszybciej, z którego będzie korzystała gmina, ale sprzęt też Urzędu Morskiego i Parku, oczywiście z dofinansowaniem Urzędu Morskiego. Są jak najbardziej skłonni partycypować w tych kosztach, bo one uporządkują tamtą sytuację, a dadzą możliwość przeprowadzenia już takich inwestycyjnych działań na terenie bazy rybackiej, aby baza rybacka była bazą rybacką, na końcu były połowy, a wcześniej gastronomia, w uporządkowanych obiektach i wtedy Urząd Morski wykonałby pewne zabezpieczenia od strony morza, kamienne pewne nasypy, które spowodowałyby, że to morze nie zabierałoby pół bazy, tylko po prostu by się rozbijało na tych. Więc takie prace są dobre. Temu służyło głównie, ja do Państwa w najbliższym czasie również zwrócę się z taką propozycją, oczywiście z dokumentacją mówiącą i z planem zagospodarowania tego terenu, pokazującym, gdzie by się to miało znajdować, ten zjazd techniczny. Zaproponujemy pewnie Państwu zmianę taką w budżecie, czy wprowadzenie do budżetu wydatków, jeżeli chodzi o dokumentację zjazdu technicznego, mając jak gdyby zapewnienia Urzędu Morskiego o partycypacji. Oczywiście będziemy chcieli to mieć w formie jakiejś pisemnej, żeby nie było później, my wydamy pieniądze i będziemy to zlecone wykonać.
Ale to jest przed nami jeszcze spotkanie z Państwem. Tego głównie dotyczyło to spotkanie. Było 20 ponad. 16 punkt. Komendant Wojewódzkiej Straży Pożarnej, budynek Straży Pożarnej PSP w Międzyzdrojach. Zależy nam na tym, żeby na długoletniej dzierżawie najmie dano naszej OSP w jednym miejscu, a nie przerzucano ich w zależności od potrzeb i jaki się wóz pojawia, no to wyjdźcie teraz z tego dużego garażu, przynieście się do tego mniejszego, bo my się spodziewamy tutaj wozu z drabiną i potrzebujemy to większe. I z komendantem PSP dogadaliśmy się, że my zaproponujemy i ustalimy z komendantem powiatowym i naszym komendantem, które pomieszczenia socjalne i inne byłyby na długoletnim najmie. Bo my, mając umowę jakąś taką co najmniej na 20 lat, możemy wydać pieniądze na adaptację, czyli tam zrobienie ścian działowych, sanitariatu, tak żeby te duże garaże w części wykorzystać również na pomieszczenia socjalne, służące możliwości przebierania się przed akcją i tak dalej. No i to o tym mówiliśmy, a także o dofinansowaniu. Zwróci się do Państwa komendant PSP, wojewódzki komendant, bo co roku jakiś samorząd ma szansę na duży wóz gaśniczy, którego wartość jest tam 1 300 000 złotych. Ale samorząd musiałby dołożyć 300 tysięcy, tak jest. I pytał, czy jest w ogóle możliwość, żebyśmy byli tym zainteresowani, bo on zawsze ma kilka gotowych samorządów, które chcą w to wejść. Kilka samorządów ostatnio w naszym powiecie już z takiego projektu skorzystało. Pytał, czy my. No my mówimy, proszę o diabeł w tych szczegółach, prosimy o konkrety. Oczywiście do przyszłorocznego budżetu. Wtedy byłby wniosek o taki prawdziwy wóz, który by służył w Międzyzdrojach z podnośnikiem. Mamy wysokie też budynki. No i taki pewne radny. My mamy średni, mały, a my musimy mieć duży. Duży, taki wyjeżdżający z akcji. Ale byłby własnością PSP. Ja mam tylko pytanie w tej sprawie. Mi się wydaje, ale to nie jest tylko tak przekonanie, że my mamy w tym budżecie zabezpieczoną kwotę 400 tysięcy. To dla naszej OSP, ale nie na inny wóz. Taki, który kosztuje jest taki 800 tysięcy, 50% dofinansowania, dajmy 400. I wtedy nasza OSP ma swój, plus ten średni, który mamy, a PSP ma taki z prawdziwego zdarzenia obrazkowy, zabawkowy, taki jak wszyscy chłopcy mówią, taki duży dla grupy ponad milion, jeżeli znajdziemy 300 tysięcy. Więc pan komendant pytał, czy dziewczynki też się bawiły za zamysł strażackim? No, strażak sam. Łatwiej będzie teraz z budżetu. No też są przestrzeni. Więc już nie mówię, płaciu nie ma znaczenia. Duży wóz, nie zabawkowy. Ale złożę wniosek pan komendant do Państwa, byście mieli możliwość przeanalizowania spotkania się, dyskutowania do pytania. Mam pytanie, ilu było kandydatów w konkursie na stanowisko dyrektora? Tylko pani dyrektor Iwona Mana. Jedna osoba. Ja chciałem, ale się wycofałem. Pani Katarzyna zapytała. Tak, chciałem, ale się wycofałem. Trzeci uniwersytet w Wielkiej Brytanii. Pana burmistrza. Nie, tutaj nie mówmy tak, bo jeszcze kto uwierzy, znowu będą głupie opisy. A jeszcze, przepraszam, chciałam dopytać tylko, ten konkurs, który był na dyrektora szkoły podstawowej, ilu kandydatów było? Przepraszam. Jeden? Aha, dziękuję. Komisja liczyła 12 ludzi, a jeden kandydat. Czyli ale 3 godziny ma do zwłaszcza kuratorów. 12 dni w rewolucji. Akurat się napatrzyłem i pierwszy składałem jej gratulacje, także była zmaltretowana, biedna. Dręczyli ją, tak. A ile lat już jest dyrektorem? Oj, lat się dyrektorem nie liczy. Dyrektor jest do 6 lat. Nie pytam, ile lat. Do 6 lat. Kadencje są 5-letnie. O ile dobrze wiemy, 3 kadencje, 5-letnie już za nim. Teraz mamy 4. Na Warszawie dyrektor, komisja, 2. Czyli
Tu może są pieniądze. Zobacz, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie. Pan skarbnik pochwali nasze finanse. Stan na 28 lutego. Stan dochodów wyniósł 59 256 013,30 zł. Wykonanie dochodów 7 729 207,46 zł. Procent realizacji 13,04. Wydatki plan 62 260 783,01 zł. Wykonanie 6 713 775,21 zł. Procent realizacji to 10,78. Wynik budżetu nadwyżka w kwocie 1 015 432,25 zł. Dziękuję bardzo. Proszę, czy są pytania do sprawozdania? Proszę bardzo. Panie burmistrzu, czy w tej kwocie ujęte jest, w tym sprawozdaniu ujęte jest wpływ z tytułu tej sprzedaży działki na Dumach? Na który słowo? Szumowo. Szumowo. Bo tam w ratach było spotkanie. Rata, kolejna rata ma wpływ na już do dzisiaj. Czyli to nie będzie wystarczające. Więc nie ma jeszcze wykonania. Natomiast jest w planach po stronie dochodów planowanych. Dziękuję bardzo. Nie widzę finansowych spraw. Bardzo proszę o sprawozdanie z realizacji inwestycji. Przepraszam, nic się nie zmieniło od ostatniej sesji. No chyba tylko, że jest przetarg ogłoszony na skate, ale nie dostałem. Może dlatego, że przedwczoraj wróciłem wieczorem, wczoraj w pracy, a tam pan Tadeusz nie zlecił pracownikowi merytorycznymi, ale jest tak jak na lutowej. Tylko wiadomość, że jest dodatkowo na skateboard zgłoszony. Dziękuję bardzo. Wszystko w takim razie dziękuję panu burmistrzowi za informacje. Między sesjami. Teraz punkt 21. Informacja przewodniczącego Rady. Działania w okresie spraw wniesionych do Rady. Chciałbym przegłosować, są te trzy sprawy, które Państwo wyrazili już swoje opinie na komisjach i formalnie, żeby to przyjąć. Pierwsze to był Komisja Budżetowa 8 marca, Komisja Komunalna 9 marca przegłosowała pozytywnie zgodę na potwierdzenie autosunu letniego części terenu o powierzchni 30 metrów i 68 metrów kwadratowych na urządzenie dwóch obrót klasonomicznych. Był to wniosek jeszcze punkt IDWA, na której wydaliśmy zgodę na sesję. To był wniosek połączony. Wtedy w styczniu wyraziliśmy opinię pozytywną w sprawie sesji praw obowiązków, natomiast ta sprawa została przesunięta później. Państwo pozytywnie zaakceptowali, żeby to ten wniosek był. Bardzo proszę, kto jest za przyjęcie tego wniosku, poparciem tego propozycji z komisji, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciwny, nie widzę, kto wstrzymał się. Nie. Jedna sesja. Druga sprawa dotyczy wniosku inwestora Oceanarium. Tutaj były liczne spotkania. 8 marca Komisja Rozwoju Gospodarczego Budżetu pozytywnie opiniowała za zwiększeniem zabudowy przy zachowaniu pozostałych warunków umowy, bo jak pamiętamy, ten wniosek nie został odbudowany. Natomiast Komisja Komunalna tutaj nie napisana, ale Komisja Komunalna rozmawiała w tej sprawie, że była i powierzchnia, i wysokość. Powierzchnia, tak. I wysokość, jak Państwo. I pozostali, tak jak było ponownie pierwotnie. Tylko powierzchnia. Czyli pozostaje o wysokości do 8,5 metra od poziomu drogi ulicy Zdrojowej, w tym dwóch konfiguracji. Ten zapis powinien pozostać w takim sensie. Czyli to zwiększamy. Tak, ja wniosek ten opiszę szczegółowo. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tego wniosku? Proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny, nie widzę. Kto wstrzymał się? I wniosek FAU Monopol, Robert Ligenza wnioskował o
zajęcie pasa drogowego na mini minibusów. Ten wniosek został negatywnie zaopiniowany przez jedną na drugą komisję. W związku z tym bardzo proszę, że Państwo podtrzymują tę decyzję. Proszę bardzo. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto wstrzymał się? Nie widzę. Jest jeszcze jedna sprawa, którą wczoraj Pani Burmistrz zasygnalizowała, ale no być może możliwe, że jeżeli to jest możliwe, no to może Państwo dzisiaj byście tą sprawę podjęli decyzję. Chodzi o trzy obszary na prowadzenie działalności przy ulicy Cichej, przy ulicy Przegazowanej Wyspie 3 oraz przy ulicy Rybackiej. Chodzi o trzy przejścia. To są wszystkie trzy, tak? Trzy przejścia. No nie tylko, nie. No to może też jest Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, omawialiśmy tę sprawę na połączonych komisjach na początku marca, tak? I precyzowałam Państwu wszystkie wskazane na załączniku proponowane tereny do wydzierżawienia na okres sezonu letniego. Tutaj było na szczególnie. Czyli omawiamy to teraz, bo Państwo rozmawialiście na połączonych komisjach i Państwo wstrzymaliście się. Do pracy, dlatego ja tego tematu nie znam. Dobrze. Czyli co? Omawiamy, co proponujemy do wydzierżawienia, tak? Jeżeli tego nie podejmiemy dzisiaj, to siłą rzeczy najbliższy termin to jest 27 kwietnia. Mogą być co? Wspominałam Państwu, że niezbędne jest, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj ogłaszaliśmy przetargi na początku kwietnia i już mieliśmy zgody w formie uchwał, zakładając, że ubiegłoroczni dzierżawcy, bo takie mamy doświadczenia z lat ubiegłych, byli stronami umów, jak gdyby wygrywali przetargi i istniała konieczność podjęcia uchwał, a zbliża się majówka i każdy już na majówkę chce najpóźniej korzystać z terenów, które wygra w przetargu. Chciałabym, żebyście Państwo no, podjęli stanowisko, ja o tym wspominałam wczoraj, zakładałam, że od początku marca Państwo już mieliście okazję zapoznać się. Moja propozycja Pani Burmistrz. Na połączonych komisjach opowiadały Państwo precyzowało. Może Państwo co niektórych, bo to było już dosyć późno. 9 marca Państwo mieliście to przekazać. To tak jakby nie wnosi, kto ma rację w tym sporze. Taka propozycja, jakby Pani Burmistrz mogła nam lokalizację po lokalizacji umówić, możemy przejść do głosowania i pracujemy te stanowisko i tyle, i mamy do przodu. Dobrze, czyli śladem rok, śladem lat ubiegłych proponujemy miejsca dwumetrowe przy ulicy Cichej, przy zejściu, to jest działalność zazwyczaj handlowo-gastronomiczna. Taka prośba tradycyjnie, żeby jeszcze była podana kwota. Ale to nie ma kwoty, to jest przetarg, tak? Ale to, żebyśmy mieli porównanie. W ubiegłych latach przy zejściu przy ulicy Cichej było przeszło 2000 zł wywoławcza, ale jak Państwo chcecie takie dane, to poproszę Panią kierownik z rozpiską, żeby tutaj nie mijać się z prawem, tak? To może zróbmy sobie przerwę i zrobimy to ma znaczenie? Panie Mateuszu, 12? Na pewno nie niżej jak w latach. To ma znaczenie. Czy tak nie my będziemy ustalać. To może być różne ustalenie. No, ale to będzie przetarg, tak? Ale byśmy mieli mniej więcej, no bo wtedy wiemy, czy... To było na pewno powyżej 2000, ale nie, no, bez danych proszę wybaczyć. To, to jest akurat dwumetrówka, to ma się na wadzie, no dobrze, ale... To ja może omówię na razie to, co proponujemy, okay. A Państwo ewentualnie jeszcze poproszę Panią... Pani Sekretarz, możemy Panią kierownik poprosić w sprawie dzierżaw z wykazami z ubiegłego roku sezonowymi. Trzy miejsca dwumetrowe przy zejściu przy ulicy Rybackiej. Trzy zejścia dwumetrowe przy Feniksie i trzy zejścia, przepraszam, trzy miejsca dwumetrowe vis-a-vis Balbinki, tak? Ponadto teren 74 przez 2 to jest teren przy ulicy, już mówię, przy ulicy Rybackiej. Tam były umowy na gastronomię w ubiegłych latach, które wygasły i zapytanie, czy cokolwiek z tym terenem robimy, czy jest jakaś Państwa wizja na zagospodarowanie tego terenu na okres sezonu letniego. To jest teren przyległy, tutaj gdzie był Pan Grzyb i Pan Jackiewicz, te dwie dzierżawy. Ponadto teren po Gryfie III rozebranym, działka 2611 m2. Zapytanie do Państwa, czy zgodnie tutaj z naszą propozycją jakikolwiek
koncepcję i mam ogłaszać przetarg ewentualnie na jaki cel. I przy ulicy Cichej po lewej stronie jest też teren po byłej gastronomii. I teraz pytanie z mojej strony, czy rozumiem, że skoro są proponowane te lokalizacje, to już my mamy konkretne wnioski, tak? Czy my wiemy na przykład, że ten teren po starym gryfie, czy kto tam, potencjalny inwestor, co nam tam proponuje? Nie są mi znane wnioski, żeby spłynęły na ten akurat teren. My ustalamy lokalizację i ewentualny cel. Nie umiem Państwu odpowiedzieć, czy wpłynęły na konkretne lokalizacje, wpłynęły wnioski. Pytamy Państwa, czy mamy te tereny brać pod uwagę na okres sezonu letniego. Bo rozumiem, że jeżeli my podejmujemy decyzję, to podejmujemy decyzję, czy w ogóle teren wchodzi w grę, ale też na jaką działalność, czy nie. Jeżeli my powiemy, że gastronomia to gastronomia, jeżeli... No prosimy o Państwa rozrywka, to rozrywka. No to nie wiem, czy nam się to uda w tym momencie wypracować. Nie da rady, to trzeba w trybie roboczym zrobić. To może przynajmniej Państwo wypowiecie się co do lokalizacji tych dwumetrowych. Dobrze. Pani Burmistrz, ja mam taka propozycja, bo my mamy termin wspólnego posiedzenia w przyszły piątek i to będzie robocze takie posiedzenie i będą też przedstawiciele jednej i drugiej komisji, może tam na spokojnie moglibyśmy to zrobić, bo teraz nie wydaje mi się, że osiągniemy jakiś kompromis. Czy ten tydzień jest, no ja wiem, że jest ta presja czasu, o której Pani powiedziała. Znaczy, Szanowni Państwo, póki Państwo nie wyrazicie stanowiska i nie będzie uchwały, ja i tak nawet, bo jeżeli ogłosimy przetarg w trakcie i okaże się, że ktokolwiek z ubiegłorocznych dzierżawców danego terenu wynegocjował i istnieje konieczność podpisania z nim umowy, to bez uchwały Rady Miejskiej i tak takiej umowy nie podpiszę. Więc tutaj jedyne co to po prostu... Im szybciej wypracujecie Państwo stanowisko, tym szybciej my możemy ogłaszać przetarg, a ewentualne umowy zakładam po uchwale na sesji kwietniowej będę w stanie podpisać. Tylko może się to wiązać z niezadowoleniem prowadzących działalność, że czemu tak późno. Rozumiem, ale tylko żebym jeszcze miał świadomość, bo procedura przetargowa trwała 14 albo 20 i... Nie. Nawet nie, tak? No dobrze, ale czy bo musi Pani czekać do sesji, jeżeli wyjdzie, żebyśmy podjęli uchwałę. Tak. Ale czy na samej informacji, że wygrałem przetarg, mogę już prowadzić na tym terenie działalność? Nie, bez umowy nie, bo jeżeli Państwo nie podejmiecie takiej uchwały, to ja nie mogę podpisać stanowiska. Okej, a gdybyśmy teraz jeszcze raz wrócić, w piątek podejmujemy decyzję, jak wygląda ta procedura i w którym to wtedy na sesji kwietniowej podejmujemy uchwały decyzję. I od razu po sesji, czyli to jest jeszcze 20, sesja planowana 27, to są 3 dni na to, żeby otworzyć majówkę. No dobrze, no to chyba to będzie kierunkowane w zasadzie, jeżeli no musimy po prostu już zaakceptować. Tego nie da zrobić, tak jak powiem. Znaczy nie ukrywam, że stąd, przepraszam Panie Przewodniczący, stąd do Państwa wystąpiliśmy na początku marca, licząc na to, że na sesji marcowej podejmiemy uchwały, ogłosimy przetargi i na przykład od 20 kwietnia strony już będą mogły być tutaj, dysponować terenem, tak? Czy to co nam przedstawiłaś w tej chwili, to było w ubiegłym sezonie, czy coś nowego? Dwumetrówki w ubiegłym sezonie, przez ostatnie 3 lata teren przy ulicy Cichej po lewej stronie, gryf trzeci w ubiegłym roku, wokół nie było tam żadnego zajęcia, zgadza się, ale w ubiegłych latach były, więc tutaj jak gdyby te wszystkie tereny były obciążone i nie wiemy ile potencjalnych osób będzie dzierżawcami z lat ubiegłych i będzie istniała konieczność podjęcia. Nie, no chodziło mi tylko o to, czy ta ilość do roku ubiegłego wzrosła, są jakieś nowe przedstawiciele, są na takiej ilości, jak były i takiej lokalizacji w ubiegłym roku. Jedynie przy ulicy Cichej po gryfie trzecim. Może połączymy któryś, który w zasadzie nie będzie wcześniej, póki nie, w sezonie, bo są pewnie takie, które w sezonie będą zainteresowane. Nie no, wydaje mi się, gryf jest dużym obiektem, że tam można zarobić. Kiedyś mieliśmy chyba bodajże 50-metrowe obiekty przy zejściu po prawej stronie.
kiedy indziej było zagospodarowanie całościowe placu, więc tutaj też liczyliśmy na Państwa sugestie, czy nie wiem, wódki sezonowe, tymczasowe, które w ubiegłych latach nie spotkały się z Państwa akceptacją z racji braku estetycznego wyglądu przez jeden sezon, czy docelowe zagospodarowanie dla jednego podmiotu na całą działkę wskazaną, to przeszło 2700 m2, no liczyliśmy tutaj na Państwa uwagę. Panie burmistrzu, wydaje mi się, że jeśli chodzi o te lokalizacje, te dwumetrówki na tą małą działalność, to one chyba nie powinny budzić naszej kontrowersji, bo to już jako jest z roku na rok, zresztą ci dzierżawcy występują nawet o umowy wieloletnie, ale my jednak przystępujemy i co roku jest ten przetarg, więc wydaje mi się, że jeśli chodzi o tą kwestię, to moglibyśmy chyba dzisiaj stanowisko wypracować, a w tych dwóch pozostałych może moglibyśmy sobie tego czasu jeszcze. Czyli ja bym wnioskował taki, to jest tak analogicznie, bo to dotyczy tego wniosku, ten zapis. Po trzy miejsca każde o powierzchni 2 metry kwadratowe, czterech lokalizacjach zaznaczonych żelonymi krzyżykami na założonych mapach graficznych, z przeznaczeniem na sprzedaż drobnych artykułów spożywczych, wyłączeniem owoców i warzyw, sprzedaż wariantów lub sprzedaż okularów, lub wykonywanie warzyw, wykonywanie warkoczyków lub umieszczanie zdjęć na kubkach, koszulkach lub innych przedmiotach estetycznego wózka lub innego punktu ruchomego, wyłączenie namiotów i obiektów wymagających zgłoszenia lub pozwolenia. To był mój pomysł, że jeżeli były te dwumetrówki z zeszłego roku, tak, to moglibyśmy to powiedzieć. W tym momencie przystępujemy do zmiany. W związku z tym proszę o uzupełnienie tego właśnie zapisu. To jest za, proszę bardzo, czyli wyłączając drugą 74.2 i tak, wyłączając to pozostałe. A też pozostałe zapisy się pewnego. Jeżeli będą wtedy już stanowiska wasze pewne, wtedy będziemy uprawiać wykonawczy podjąć działania, a faktycznie zakończycie to. Dobrze. Ile było za dwumetrów? W wysokości na trzeci punkt informacji turystycznej uzyskaliśmy kwotę 12200 i 18000 zł za sezon netto za miejsce dwumetrowe. Na wysokości rybackiej przy zejściu na plażę 3 miejsca i to było kwoty 5700 i 7200 uzyskały. Na wysokości premium dwójki przy kiosku były 3 punkty 6200 za miejsce za sezon netto i na zabranym grupie trzecim na cichej 2900 i 400 takie były stawki. Dziękuję bardzo. Czyli tak pozostałe sprawy 7 proszę o przygotowanie. Tak, to kolejne pismo, które płynęło, to pismo obecnego tutaj prezesa Jerzego Lejkampa, prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku z prośbą o zaproszenie nas, na spotkanie w siedzibie Uniwersytetu Narodowskiego. Może tak, na dwa słowa i będę nie będę Szanowni Państwo, mam przyjemność w imieniu zarządu naszego stowarzyszenia, czyli Nadmorskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tutaj mam taki właśnie emblemat, widzicie, zaprosić Was wszystkich. Pan Przewodniczący był uprzejmy powiedzieć, że będzie to 6 kwietnia o godzinie 16. Chciałbym Wam pokazać siedzibę, chciałbym Wam pokazać, jak wydaliśmy pieniądze, które byliście uprzejmi nam na naszą działalność z budżetu miejskiego przeznaczyć na tę działalność. Chciałbym się podzielić pewnymi uwagami, być może porozmawiamy chwilę o przeszłości, ale cały czas będziemy mówili o tej siedzibie, przy której jesteśmy. Tu gdzieś w internecie były jakieś opowieści, że chcemy gimnazjum przejmować i tym podobne bzdury, więc zakładam, że wy w to nie wierzyliście, bo ja też nie, jak przeczytałem. Także cały czas będziemy mówili o siedzibie przy ulicy Cichej 2. Chciałbym Was zaprosić na drobny poczęstunek, na chwilę dyskusji. Też i o budżecie, też i o planach i tak dalej, i tak dalej. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Dziękuję bardzo. Teraz kolejne prawo. Jednostka organizacyjna Cieszyni Wydział Pierwszy przesłał do Rady Miejskiej skargę prokuratora dotyczącą podzielania opłat w sobotę. Czyli na etapie radca prawny przygotuje opinię w tej sprawie. Czy odpowiedź ona przyjdzie? Wszystkie skargi z reguły. Płynął też do Przewodniczącego Rady Miejskiej, płynął wniosek sołtysa Wicko Piotr Płoński, poparty
wnioskami mieszkańców sołectwa, o których wnioskują o wydzielenie nowego obwodu wyborczego gminy Międzyrej dla mieszkańców Wicka i Zalesia. Utworzenie nowego obwodu dla mieszkańców Wicka i Zalesia da nam możliwość wybrania naszego przedstawiciela, który będzie reprezentował nasze interesy i wzmocni reprezentację sołectwa gminy w Radzie Miejskiej. Osoba upoważniona do kontaktu z sołectwem Piotr Płoński. Oni podpracowali jako inicjatywę uchwałodawczą, natomiast ja dociągnąłem opinii prawnej kwestię ustalania okręgów wyborczych. Obwody wyborczych leżą w gestii nie Rady Miejskiej, a inicjatywa uchwałodawcza po stronie planu wykonawczego. I w związku z tym no, pozostaje nam skierować to do planu wykonawczego celem ewentualnej tego przygotowania. Proszę. Na podstawie, jeszcze ja Państwu prześlał tę opinię, tam wyraźnie teraz, ja muszę stwierdzić, że tak, rozumiem, tylko Panie Przewodniczący, ja pamiętam, jak ustalaliśmy te jednookręgowe mandaty wyborcze i ten temat, okręgi, i ten temat jakby powraca, bo to, tam też była taka propozycja, że trzy okręgi, znaczy, że trzy mandaty dla sołectw, żeby każdy sołectw miała swojego reprezentanta. I ta decyzja, no, my już pogadaliśmy się w tym temacie i to robiła Rada Miejska. A pracownik merytoryczny, bo tam są ściśle określone zasady, bo tam jest czynnik, no, dwie najważniejsze sprawy, to ten okręg musi z tym mieć jakoś coś wspólnego, że tak to określę, i drugi to jest liczba ludności. Tak, projekt uchwały, tak jak każdy projekt uchwały, rozpatruje Rada, natomiast autor, czy inicjator projektu uchwały, zgodnie z opinią prawną, nie może być Rada Miejska, w związku z tym też nie może być to grupa mieszkańców. Tak, oczywiście, ale tak, jest opinia, jest wniosek, jako po prostu według kompetencji zobowiązanie się przekazać to panu wykonawczego, a dalsze kroki to pan wykonawczego się przedstawi. Ja bym dał pozwolenie na te zasady. Naprawdę z tego. Jeszcze jedna kwestia, bo tak uczestniczyliśmy w KFORO na spotkaniu, na zaproszenie Środowiska Organizacji Turystycznej. Mateusz Bobek, Gosatyła i Adam Jakubowski, który jest nieobecny. Tam była poruszona problematyka rozwoju miasta Świnoujście w aspekcie budowy, no głównie budowy portu kontenerowego. Ale też prezydent Smolkiewicz przedstawił perspektywy miasta, w którym przekonywał zebranych, że ten właśnie ta gospodarka morska to będzie ta druga mocna noga, przedstawiał wzrost dochodów, no co my tutaj nie przedstawiliśmy, że my mamy tą jedną nogę tylko i dla nas my musimy stać jedynym kierunkiem, jedynym źródłem dochodu i perspektywą rozwoju jest turystyka wyłącznie. W związku z tym wszelkie, stąd nasze zainteresowanie, stąd nasze pisma, bo też radni między Świnoujście pytali się, a dlaczego tak wcześnie dyrektor Zarządu Portów Morskich w Świnoujściu Szczecin powiedział, że to nie jest ten etap, jak będzie pozwolenie na budowę, no to wtedy coś będziemy więcej wiedzieć. Ja mu odpowiedziałem, no to w tym momencie to już nasza mowa będzie w ogóle po. W związku z tym proszę się nie dziwić, że na tym etapie była to ciekawa dyskusja, wiele aspektów poruszana, natomiast wydaje mi się, że chyba w jakiś sposób uzmysłowiliśmy Radnym Świnoujściu, że jednak my nie pozostawimy tej kwestii bez dalszych jakby tutaj zainteresowania. I wiem, były w takich kolorowych dyskusjach, ktoś z radnych tam zapytał się o nasze intencje, bo w tym piśmie była mowa o pewnej kompensacji działań. Myślał, że to może finansowe kompensacje, w związku z tym sobie udział finansowy. Ja mu odpowiedziałem, że nam chodzi o to, żeby się zadbało o to, że drogi, że ta inwestycja nie zaszkodzi Międzydroju, że infrastruktura drogowa będzie na tyle dobra, jeżeli, musimy zakładać to, że potencjalnie, że ta zabudowa zapadnie, natomiast i transport z kontenerami będzie się przemieszczał przez Międzyzdroje. W związku z tym niepokoi mnie też po tym jeszcze bardziej niż wcześniej, po tych wypowiedziach, że większość kontenerów powinna iść drogą kolejową, bo to jest najtańsze, najkorzystniejsze. W związku wyobraźmy sobie... To nawet technicznie możliwe, to jest to, że kontenery ważą powyżej 25 ton, a samochody mają udźwig do 20. Tutaj o tym się nie mówi, bo zgodnie z opinią przedstawicieli ze Szczecina, modernizacja tej drogi Szczecin-Świnoujście jest faktem, że są jakieś środki, natomiast my o tym nic nie wiemy kompletnie.
I to jest drugi temat, nie tylko S3. S3 jest nieco dalej położona, a trasa kolejowa przebiega przez miasto, w związku z tym no, to dla nas też nie. Także wydaje mi się, że, znaczy, moim zdaniem powinniśmy ten temat kontynuować. Moją propozycją wstępnie, nawet ustalałem z dyrektorem Domu Kultury odnośnie spotkania może 12 kwietnia, ale też wspólnie tutaj i z panem burmistrzem i z tutaj Mateuszem rozmawiałem wcześniej już na spotkaniu, że możliwe, że ja bym jednak przesunął troszeczkę później może i przygotował w innych aspektach właśnie rozwoju miasta i wtedy zaprosił Radę Międzyzdrojów i Świnoujściu i mieszkańców Międzyzdrojów, żeby przedstawić nasze perspektywy i zagrożenia wynikające z tego tytułu i do tego by wymagało to, nie zdążymy na 12 przed świętami. I w związku z tym dajmy sobie czas na to, żeby przygotować taką debatę z tematyką, no to możemy uzgodzić na spokojnie. Tutaj mamy kilka takich inwestycji też powiązanych ze Świnoujściem, choćby nawet woda, która też teraz podnosi zapytania, bo okazuje się, że według ostatniej opinii GDK w pasie drogowym co najmniej 40 metrów od pasa odjezdni nie można wyjść. W związku z tym to jest nierealne poprowadzenie, bo ani park, ani naleśnictwo nie wyraziło zgody na to, żeby wytyczyć kolejny pas oprócz pasa drogowego. I to są pewne sytuacje, które zmieniają jakby naszą tutaj teraz rzeczywistość. Także taka. Dziękuję za udział. Mamy jedno zdanie. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, jak wiecie, Świnoujście ma dobry pomysł, bo jedną nogą ma przemysł na jednym brzegu, ale na turystykę. Tylko, że ta noga stoi na gardle Międzyzdrojów, o tym zapominają, tak przenośni. Natomiast zostaliśmy zaproszeni, to już dzisiaj Panu Przewodniczącemu powiedziałem, ale też zapraszam tych z Państwa, którzy chcieliby uczestniczyć. Mamy zaproszenie z polsko-niemieckiego kręgu gospodarczego 9 maja i tu ważna nazwa jest Deutsche Bank Port Szczecin, brama na Bałtyk i świat. Czy wiecie Państwo, ale port szczeciński jest pod egidą firmy DB, grupy Deutsche Bank AG. I Deutsche Bank AG zaprasza nas na wizytację nowego terminala kontenerowego w Szczecinie, na razie na 120 tysięcy TU. No i dobrze, niech rozbudowują, mając dużą bazę możliwości. Jak wiemy, port szczeciński jest duży teren jeszcze niewykorzystany. Szkoda tylko, że DB, a nie PL. To moje prywatne zdanie. Ale co teraz... kolej niemiecka ma do Szczecina? No ale ma, to jest spółka. Ona ma kapitał. Dlaczego? Kto, jak ma w swoim statucie prowadzenie działalności również portowej, mając transport do portu, no to rozszerza swoją działalność również o pewne zyskowne fragmenty, szkoda, że kosztem. Im się lata pomijały. No ale to jest fakt. No oczywiście w tej chwili... Eisenbahn Gesellschaft 100 lat temu to mogli decydować o tym, ale dziś... No teraz jak widzimy Państwo, no co trzeba... Zapraszają nas na spotkanie, w każdym razie możemy to zwizytować i zobaczyć, i zapytać o plany rozwojowe. I woleli chyba byśmy wszyscy, żeby to się odbywało w Szczecinie, gdzie są drogi kolejowe, gdzie jest infrastruktura drogowa i wszystko inne, niż u nas w lesie. Więc wspierajmy, szkoda, że EG, ale niech Szczecin się rozbudowuje do granic możliwości. Dopłyną tylko 12,5, jak popędzią. No trudno, do nas 16, szkoda. Człowiek zastanawia, że może ten, szkoda, że ten niewypłycony jest bardzo. Ale ja myślę, po tym, co mówił Pan Przewodniczący, to ja myślę, że bez wojewody i posła znanego nam skądinąd, to się nie obędzie. Ale on może mieć odmienne naszego zdania, co podejrzewam. No, ale ja mówię o S3 i o kolei tutaj. Tej. Ale obecnie ta kolej też nie wytrzyma, te torowiska sprzed 25 lat nie wytrzymają takiego na ten rynek. Obecnie przedstawiciel ministerstwa, nie było gubernatorskiego ministerstwa, ale nasz wspólny znajomy posłów. I no, stwierdził, że to jest bardzo opłacalna inwestycja dla Skarbu Państwa. W związku z tym będą tam miliardy wpływały. Natomiast no, pokazał kilka zdjęć z jakichś tam terminali na południu, na Morzu Śródziemnym, piękne widoki, zachęcam, żeby tutaj zobaczyć. No właśnie, to chodzi, tak.
jak Gdańsk, jak tego, a nie najcenniejsze przyrodnicze obszary na wybrzeżu polskim, nie, bo to są dwa najcenniejsze. Wyspa przy tym, nikt nie bierze pod uwagę tego, wszystko, wszystko chcemy prowokować wszystko, możemy skończyć się to bardzo niekorzystnie. Przyszły nawiązać do czegoś, do tego, co pan powiedział, panie przewodniczący, to co mnie zaskoczyło na tym spotkaniu, to straszny brak informacji, bo tak naprawdę włodarze Świnoujścia są, ja to tak odebrałem, szczególnie prezydent chyba dwoma rękami za, nawet tam starał się nas prostować nasze obawy, był takim adwokatem jakby tej sprawy, co było jeszcze, jeszcze bardziej ciekawe, ale nie znali dwóch podstawowych informacji, chyba dla siebie, z punktu widzenia interesu, o którym się mówi, o tych dwóch nogach, bo po pierwsze nie wiedzieli dokładnie, ile terenu będzie ta inwestycja zajmowała. Nie wiedzieli, jaki będzie wpływ z podatku od nieruchomości. To jest no, dla mnie jakby kluczowym argumentem. I trzecia kwestia, mieli zupełnie inne dane, jeśli chodzi o liczbę ludności. Tam oczywiście też w ramach tej sprawy, tam jest taki konflikt polityczny, ale to już zostawmy to i te sprawy, jeśli chodzi o Świnoujście. Tam zostały przytoczone dane, to było około 200 miejsc pracy i niecały milion dochodu. Nie wiem, na ile to jest wiarygodne, ale my na tym spotkaniu nic nie usłyszeliśmy pod tym kątem. Jaki inwestor, no tam oczywiście wszyscy ci, którzy żyją tematem, to wiedzą, że gdzieś mówi się o tym kapitale chińskim, ale to też jakby nie zostało podkreślone, bo cały czas ten członek ministerstwa, zastępca pana, znaczy nie zastępca, ale urzędnik Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Rządowej, opiera się ciągle i powtarza jak mantrę, że to jest interes narodowy, z czym ja się poniekąd zgadzam, ale wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy na tym placu boju to jesteśmy dość mocno osamotnieni, a dostęp do informacji, ja miałem takie wrażenie, że jest dość mocno jakby stopowany i blokowany dość mocno pod rezultatem. Jeszcze jedno zdanie. Oni wiedzą obszarowo, ponieważ był projekt uchwały w listopadzie na Radzie wycofany w trakcie obrad, po której mówili o 400 hektarach terenów naglądowych i 100 hektarach morza. 500 hektarów ma obejmować rozszerzenie obszaru portu w naszym kierunku. 500 hektarów. Tylko towarzysz z Murkiewicz może się łączyć, jak on to ma poza miastem, a nie tutaj między drogami. Czy on przekonywał, że za portem kontenerowym jeszcze do między drogami jest kilka kilometrów? Nie, tak. Jeszcze obszary turystyczne będą. No więc wiesz, o to chodzi, że jutro nie zaczynamy. Natomiast no, widzę, że no, podchodzą do tego tematu, a proszę się nie obawiać, jeszcze nie ma inwestorów, inwestor pewnie nie przyjdzie, jak nie będzie porządku dróg, nie będzie możliwości transportu. No na takiej zasadzie. Na pytanie też do Murkiewicza, do pytania się, czy jak z planem, studium jak przewidują. I nie wiem jeszcze. No, będzie koncepcja, to na podstawie koncepcji tego przystąpimy, czy to wszystko jeszcze do parę lat. Szybka i nie trzeba. Natomiast na pytanie specustawy nikt nie odpowiedział jednoznacznie, czy będzie, czy nie będzie. Wymieniająco, czy stawicie ministerstwa w ogóle się nie powiedział, czy jest taka możliwość. Stąd mówił o interesie narodowym, żeby było uzasadnienie do specustawy. Natomiast no, moim zdaniem, jeżeli przygotujemy to spotkanie, to warto szczególnie rady, bo wydaje mi się, że możemy znaleźć tam. Grupa, która może to robić. Tak, i to jest istotne. Wydaje mi się, że trzeba, bo licząco akceptujemy. No, natomiast no, na razie bezpiecznie przepływam na drugą stronę. A ja bym długo, nie długo przejdzie z tym instytutem. Nie będzie musiał przepływać. To przecież słaby, bo nie w najgorszym, proszę Państwa, w najgorszym wypadku będziemy pobierać cyrkon z naszego piasku, który na plaży zalega w dużych ilościach. Jest opłacalna budowa fabryki pozyskiwania cyrkonu z piasku naszej plaży. Może tego zrobić, bo zaraz inwestor przyjdzie. Tylko wolę głośno tego nie mówić. Tyle moich informacji, odpowiedzi na te operacje, zapytania. Piasek, proszę bardzo. Chciałabym zapytać o dwie sprawy. Pierwsza, czy nasza kancelaria prawna zajmowała się już tematem partycypacji w kosztach kanalizacji na obszarach podziałkowych? Czy to jakoś tak było przełożone i, no właśnie, i mieliśmy zasięgnąć tutaj opinii prawnej, czy my w ogóle możemy, czy nie, i jak to wygląda? O to chciałam zapytać. A drugą rzecz,
Chciałam zapytać, czy też były jakieś wprowadzone rozmowy o zmianie ewentualnej lokalizacji motywacji działania stowarzyszenia? W jednym i w drugim mógłbym, bo pierwszy temat to po prostu ja przespałem. I tutaj przyznaję się do swojego błędu. Chciałbym, żebyśmy, panie przewodniczący, był wniosek tutaj dotyczący radni zwracają się do kancelarii prawnej obsługującej urząd o wydanie opinii prawnej w temacie ogródków działkowych i sfinansowania inwestycji kanalizacyjnej. Za wnioskiem głosowało 4 radnych z komisji spraw społecznych i komunalnych i z komisji rozwoju gospodarczego i budżetu. I tutaj jeśli chodzi o motywację i działanie, to najpierw sytuacja taka, że był z tym rysem historycznym na naszym posiedzeniu, jeśli chodzi o Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, przyszli do nas mieszkańcy, którzy powiadomili nas o konflikcie, który tam istniał. I po tygodniu zaprosiliśmy też tutaj przedstawicieli motywacji i działań. I na tym spotkaniu padła taka propozycja dotycząca możliwej zmiany lokalizacji. No bo jeżeli ta lokalizacja ta pozostanie, to ten konflikt będzie, nie będziemy w stanie w żaden sposób rozwiązać. No i padła też taka propozycja, wyszliśmy troszeczkę przed orkiestrę, że może istniałaby możliwość przeniesienia tej działalności, motywacji działania na teren stadionu. Czyli w tym pomieszczeniu po przejęciu na udziału wydawało nam się to w pewnym sensie w miarę logiczne, bo z jednej strony mamy powstanie tam skatepark, no a motywacja działania bezpośrednio jest związana z tego typu działalnością. I wtedy by nie było konfliktu pomiędzy osobami a działalnością młodzieży i działalnością stowarzyszenia. I dostałem taką informację zwrotną, że osoby, które zarządzają tą organizacją, byłyby skłonne przystąpić do takiej zamiany, jeżeli by była dobra wola organu wykonawczego i uchwałodawczego po tych wszystkich przekształceniach, moglibyśmy dążyć do takiego rozwiązania i wydaje mi się, że takie rozwiązanie moglibyśmy już na przykład po okresie wakacyjnym, bo 3 miesiące jest okres, ten okres, o którym jeszcze działalności na obecnej w obecnym miejscu, a na jesień już przeniesienia tej lokalizacji. No tylko że na ten temat, no już nie wiem, tutaj ja tak jakby wyprzedzam trochę fakty. Chciałbym też wysłuchać opinii pana burmistrza, ale wydaje mi się, że jest to jakiś sposób, żebyśmy ten konflikt, który jest i z którym trzeba coś zrobić, moglibyśmy go w jakiś stopniu rozwiązać. Panie burmistrzu, czy mógłby pan się do tego wszystkiego. Przypominam państwu o takim zgodnie, razem, tak? Kompetencje dorosłe jak najbardziej, a potem no opowiedz, tak? Zadecyduję. Panie Mateuszu, szanujemy się, coś ustalacie poza moją wiedzą, a potem na sesji mówicie, Dorosz, podejmij decyzję na tak. To była propozycja, pomysł. Ale nie, dlaczego może 90, może razem zaczniecie wykonywać. No mam jeden głos. Chciałem swoje zdanie wypowiedzieć. Jestem zaskoczony, chciałbym to przemyśleć. Pomysł wydaje się mądry. Ma być tam skatepark, jak najbardziej, nie wątpię w szczegółach. Mam się spotkać z motywacją, bo mają też wniosek jeden. Spotkam się, przegadam z nimi i jak najbardziej. Zrealizowałeś? Nie w ten sposób. Sądziłem, że podobnie pan powie, bo znamy się ponad 10 lat i to prawda, niektóre kwestie nas różnią, ale w większości tematów zdecydowanie się zgadzamy i wiemy, jak postępujemy w niektórych tematach. Dlatego o tym mówię, bo mamy w piątek te połączone, ale mamy spotkanie wspólne i może przy okazji tego moglibyśmy w piątek też sobie wrzucić ten... Damy radę wszystko, ja do 12 jestem, a już mamy tych tematów... Kalimata. A jak my mówimy 5 tych, nie, za dużo, to ja poświęcę. Ja cały czas świadkuję do jednego, żebyśmy do siebie mieli takie same oczekiwania. Potem, bo przy pani wniosek, bo do przegłosowania wniosek te wcześniejsze odnośnie wydania opinii dotyczące kanalizacji. Ale tak płynnie od kanalizacji do... No, trzeba być do tego.
Lokalizacja jest wpływem. Do tego tak, co pan Mateusz powiedział, ponieważ my wczoraj z Kasią byliśmy na interwencji wzywani przez proszeni o wizytę mieszkańców, czy rzeczywiście jest tam głośno. A to już nie. Tak jest Kasia. Najpierw Kasia była poproszona, żeby usłyszeć, że rzeczywiście jak to wygląda. Później ja przez przypadek byłam zawołana. Rzeczywiście, panie burmistrzu, naprawdę to jest uciążliwe. No, widzimy jakiś sposób rozwiązania, także wydaje mi się, że... Ale to jest no, trochę oddalone w czasie. Ja bym chciała też poprosić, o ile to jest możliwe, żeby na przykład, nie wiem, do NDF-u miejsce jakieś zaproponować i czy w szkole, żeby rozważyć to też, panie burmistrzu, bo naprawdę jest to uciążliwe dla wszystkich. Szybko, że można rozwolnienie zatrzymać, ale nie... Nie, ale jakbyś miał taki specjalny, to by szybko zadziałało. I byś zmobilizował swoich kolegów radnych, żeby zadziałały szybko. Kasia, pokaż zdjęcie, może świadomości nie wszyscy mają, jak to wygląda. Ja właśnie długo. A oni jeszcze dzisiaj się... Ale on przepraszam, że... zdjęcie. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale powiem tak, ja znam panią Karolinę. No, znam z innej strony, nie znam jej bardzo dokładnie, ale wydawała mi się taka osoba spokojna. Natomiast po spotkaniu właśnie, które się odbyło na górze w biurze rady, no taka była bardzo agresywna, bym powiedziała, i zaprzeczała wszystkiemu to, co żeśmy mówili. Natomiast, no ale ja, to było moje odczucie, tak? I mówiła, że tam dzieci nie jeżdżą i nie tego. Natomiast dzisiaj w kurierze jest zdjęcie i nawet pozwolili sobie dołączyć zdjęcie, gdzie dzieci w kaskach, w pomieszczeniu, na deskorolkach. Także ja to zostawiam bez komentarzy, a współczuję naprawdę ludziom, którzy mieszkają w tym bloku. My nie rzekujemy, panie burmistrzu, żeby to było jasne, no, było tego nie powiedziane, bo tej działalności, tylko nie w tej lokalizacji. Ale jeżeli jest to mieszkalnie, a nie lokal usługowy. Jeżeli my teraz próbujemy w jakiś sposób to rozwiązać, jeżeli to potrwa 3-4 miesiące, no to weźmy wszystko na utrzymanie. Ja rozumiem tamtych państwa, ale tak za przyknięciem to się przecież tego nie da zrobić. No ale jedne sprawy załatwimy w ciągu miesiąca, a jedne załatwimy znowu swoje. No ale Janusz, to tak jest, no. Deklaracja burmistrza rozpatrzy na przemyśle piątek się spotykamy i będziemy mieć... Wypowiemy to za coś z nami. Ale chciałbym się odnieść, bo dlaczego jestem Dorota, Janusz i ktoś, no nie podchodzę do tego w ten sposób. No ja... O, ja idę razem. No to jesteś wyróżniany w mediach lokalnych. Okej, słuchaj, do czego ja zmierzam w tym momencie? Wydaje mi się, że tak rozumiemy przecież to, co panie powiedziały przed chwilą i nie mówimy nie, ale szukamy rozwiązania. Wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze, bo to, że jest problem, to nikt nie mówi, że nie ma tego problemu. Zobaczcie z punktu widzenia formalno-prawnego. Jeżeli, bo też nie chcemy jakby sobie tutaj kompetencji pana burmistrza wybrać na siebie. Wydaje mi się, że przecież z tego co wiem, to działalność w wakacje tak jest wygaszana. Więc do tego okresu wakacyjnego pozostało kilka miesięcy. Co my możemy zrobić wcześniej? Nawet jakbyśmy chcieli to zrobić z dnia na dzień, przecież to jest lokal prywatny. Jeszcze cała musiała być jakby cała procedura, gdybyśmy teraz chcieli iść z pozycji siły z nimi dyskutować, bo to nic jakby nie zmieni, prawda? Więc może nie ma sensu, bo wydaje mi się, że radni są po to, żeby nie antagonizować jedną z drugą stronę, żeby ktoś nasyłał jednych i drugich radnych na siebie, tylko że jeżeli jest konflikt, no to szukamy rozwiązania. I wydaje mi się, że fajnym sposobem jest to, że spotkamy się przy okazji tego piątkowego spotkania, mamy już jakiś pomysł. Zobaczymy, czy wszystkie strony, ci państwo też powiedzieli, że co też jest z ich strony dobrą wolą, bo chcą jakby opuścić ten lokal, chociaż są z nimi związani, funkcjonują tam 5 lat i podkreślmy jedną rzecz, bo teraz też ich przedstawiamy w takim czy innym świetle, oni wykonują super robotę i co do tego też pani Kasia, która już wyszła, są też o tym święcie przekonane, ale też wiemy i teraz też wszyscy też jesteśmy o tym przekonani, że no może nie do końca ta lokalizacja, więc jest pomysł,
pomysł, żeby ten problem rozwiązać, iśmy w tym kierunku, rozwiązujmy te problemy. Panie Mateuszu, to może powiedzmy w tym kontekście, niech działalność będzie oczywiście przez te miesiące, ale z tym sprzętem gdzieś wyjść na zewnątrz, zupełnie w tym kierunku, żeby iść, a w tym kierunkiem rozmawiać z tymi osobami. Też mam taki pomysł. Ale dobrze, ale będą ci Państwo w piątek, powiemy im to i sądzę, że no tak krok po kroku to się problem z wszystkich stron. Dobrze, zamknijmy ten temat. Wniosek, tak, wniosek odnośnie wypracowania opinii prawnej dotyczącej kanalizacji. Ale nie wiem, czy jest kworum? Jest. Kworum? Jest. Okej. Dziewięć. Dobrze. Jeszcze raz, pamiętacie tutaj te spotkania na komisjach, byli tutaj reprezentanci obrotów działkowych, zresztą ten temat już kilkakrotnie był poruszany. W związku z tym odczytuję wniosek. Radni zwracają się do kancelarii prawnej obsługującej urząd o wydanie opinii prawnej w temacie obrotów działkowych i sfinansowania inwestycji budowy kanalizacji. Kto jest za przyjęciem? Proszę. Dziękuję bardzo. Wszyscy 9 za. Ja mam też wniosek Adama Jakubowskiego, który jest nieobecny, ale wczoraj Państwu przedstawiał odnośnie wystąpienia do GWK w sprawie uzupełnienia informacji dotyczących wyników pomiaru natężenia ruchu samochodowego na 3/2015 roku i tutaj wyszczególnił pewne sprawy, o które się chce dopytać. No, też chodzi o poparcie, żeby jego mnie do tego zrobić. Kto jest za, proszę podnieść. Dziękuję. Kto jest przeciw, nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu, nie widzę. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, czy jeszcze wnioski Komisji Radnych? Ja proszę. W ramach wniosku, bo tak bym ciepło, jeszcze pytanie do pana burmistrza w temacie realizacji planu Lidzko. Ja bym zaraz jesteśmy i kiedy by mamy skończyć. Jeszcze trochę wyczekamy na zmianę studium. Studium później, tak. Nie słychać. Studium powinno być do końca maja, ewentualnie w czerwcu. Dziękuję. Wnioski skargi mieszkańców. Proszę bardzo. Chciałbym wnioskować o zwiększenie ilości ludzi pakietów i odtworzenie tych, które w trakcie modernizacji ulic zostały zlikwidowane. Następnie nastąpiła zmiana organizacji ruchu na Alei Róż. Podczas remontu zlikwidowano betonowe słupki, które umożliwiały przejeżdżanie pojazdów, a tam jest raczej zdała egzamin ta droga jako ścieżka dla pieszych, a jest zbyt wąska, żeby było i jazda, i piesi, także prosiła o sprawdzenie tego tematu. Dziękuję bardzo. Jeśli można, to proszę, było zgłoszone na naszej komisji przy zmianie organizacji ruchu. Tam inwestor miał dokonać, znaczy wykonawca miał inwestor dokonać remontu, bo się mówi, tam to zapadała kostka i to jest, będzie zapracowane w organizacji ruchu, że albo wrócimy do pierwszej jezdni, tak, albo zrobimy jeden tydzień. To jest jeszcze w opracowaniu, ale ta sprawa już jest z trybem, tak, czyli mieszkańców. Tak, to tak odpowiem. Dobrze. Chciałbym jeszcze tak zaprosić Państwa i poza prysznicem tutaj transkamery mieszkańców na 22 kwietnia na 21 wiosenne biegi przełajowe w Wapnicy, impreza rekreacyjna na boiskach szkolnej szkoły nr 2 w Wapnicy. Proszę? Tak, jest w tej chwili wszyscy z dyrektorami. Ale chcę powiedzieć, że to na 14. To jest tak, to na 15 do Domu Kultury zapraszamy. Licytacja się odbędzie w Bożym dziele, celu. Każdy ma prawo zakupić sobie gadżet. Może nic nie kupować, a dać pieniądze. Ale jeszcze dodajmy wszystkim cel. No jest chory chłopak Dominik, który nam Sławowicz, którą chcemy wszyscy pomóc na leczenie zgromadzić środki. Zapraszamy wszystkich do Domu Kultury jutro o godzinie 15. Będzie
naprawdę szereg atrakcji, dobra kuchnia, licytacja. O, to idzie. Gadżety. Zapraszam. Dobra kuchnia. Dobra. Naszą pomocą miasta. I tak bym poszedł, ażeby z tej kuchni. No cóż, w takim razie jeszcze chciałem życzyć Was już święta, jak Pan sobie wybrać. Ale na sesji nie widzimy się. Na razie nie mam nastroju do składania radnym życzeń. Panie Janku. Dobrze. Szanowni Państwo, chciałam jeszcze pochwalić się taką rzeczą, że 18 marca miała miejsce setna rocznica Pomorskiego Związku Artystów w Szczecinie. Tam na zamku przedstawiono kilkadziesiąt prac znanych artystów. Między innymi też znalazł się nasz artysta Cefis. Zostałam poproszona o przedstawienie sylwetki dorobku naszego artysty. Dorobek związku przedstawiła historyk sztuki pani Ewa Gwiazdowska i między innymi miałam okazję zaprezentować naszego Cefisa. Wzięłam też jeden z obrazów jego. Było mi bardzo miło, że nasz hrabia znalazł się właśnie w poczecie tak znanych artystów jak Wendeker, Otto Lang czy jeszcze Hans Hartwig. Było bardzo dużo osób na tej wystawie i proszę Państwa, można powiedzieć, że jest to dla nas wielki zaszczyt, że malarz, który należał również do tego związku, w tej chwili mógł też się pochwalić swoim dorobkiem. Druga ciekawa informacja to jest wydawnictwo. Poinformowało mnie, że Hanna Kral wydaje kolejną książkę ze swoimi reportażami. Będzie pod tytułem Fanatom bólu i w tej książce również znajdzie miejsce nasz hrabia Erik von Cefis. Także książka ukaże się niebawem, także kolejna promocja dla naszego miasta w nowej książce Hanny Kral. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja już zamykam, czyli jest to pierwszą sesję radiowską. Tak jak już jest.